Tak, nie pokazuje, że jest to wysyłane do Facebooka. Oby tak było, witamy serdecznie akurat Jana na Ufo z Januszem Zagórskim, Chris Miekina i nasze cotygodniowe spotkanie. Tym razem tak jest, i... witam, witam serdecznie. Cześć Janusz. A, cześć. Zawsze się nazbiera, bo życie jest zbyt dynamiczne, a skoro Chris nie jest tylko o UFO, tak jest ten sezon drugi z tym dopiskiem, nie tylko o UFO. No nie jest sposób się... No tak, rozszerzamy, rozszerzamy to troszeczkę, ponieważ tych zjawisk jest wiele a na końcu wszystkie się ze sobą łączą. I Także... na dodatek ta wojna światów, która ciągle gdzieś tam trwa wokół nas, między nami, poprzez nas, tak to cały ja czas jakby wyżlansować takie swoje myślenie, jest, jest kolejny odsłona, no bo jednak dzisiaj wojska izraelskie weszły na teren państwa Liban, jest to państwo reprezentowane w ONZ-cie, mimo słabości tego państwa w pełni, wiesz, formalnie suwerenne i... Najnormalniej w życiu trwa agresja jednego kraju na drugi. Zresztą tak się stało wcześniej, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Było wielkie halo, nieoburzenie. Tutaj już tego oburzenia tak za bardzo nie widać, przynajmniej w naszej części świata. Ale to są. Nie, bo wiadomo, nie, nie widać oburzenia, bo media są kontrolowane. Nie, no to specjalnie Wszyst tak. Praktycznie wszystkie media są rzymskie czy rzymiańskie, jak się to teraz nazywa. Tak. My próbujemy robić to niezależnie, ale inne media o tym siedzą cichutko. One wolałyby o bardzo innych, zupełnie innych grzecznych sprawach. Po Aczkolwiek porządek. powiem Ci, ponieważ ja tak ja, ja z urzędu już przyjechałem już do mamy, więc włączam sobie te wszystkie kanały typu TVN24, zagraniczne potem w nocy będę oglądał bo teraz mamy audycję, potem KKW i jest relacja i są pokazywane i komentatorzy, jeśli chodzi na przykład o tfn 24 czy te głównego nurtu, ale powiem Ci, że to wcale tak nie zabiera dużo miejsca. Przerzuciłem różne kanały, kiedy to się dzieje i tak, wiesz, no, no niespecjalnie ktoś się garnie, żeby o tym mówić. Ale to nie znaczy, że o tym się nie mówi. Na tych dużych też, wiesz, nie wiem, jak to, Wirtualna Polska, czy powiedzmy Onet, no to zobaczysz tam dużo tych materiałów. No ale narracja jest tak zbudowana, że w zasadzie, no, niby się próbuje zobiektywizować, no ale w Wszyscy wiemy, że tu obiekt nie ma. No tutaj bardzo trudno jest obiektywizować. Jest jeden agresor, są setki ofiar dziennie. Ja przepraszam, to brzmi, brzmi tak, jest to tak wielki paradoks, że, że aż się z tego śmiejemy, że jest to w ogóle coś takiego A tu możliwe. Nie włapać, powinniśmy się, ale się śmiać, ponieważ giną ludzie, każdego dnia ginie masa ludzi, prawda? A przecież pamiętamy nie tak dawno, jaki był krzyk, żeby złapać tego wstrętnego bandytę Putina, żeby go osądzić, bo. On taki niecywilizowany, zabija innych ludzi, atakuje innych ludzi. Teraz taka, takiej narracji nie ma, prawda? żeby gdzieś z innego kraju, innego przywódcę, tak, z takich jakby, niezależnych. Próbować osądzić. Zaczął liczyć, ile kosztuje ofiar niewinnych, ofiar cywilnych, e, atak e, na jakieś miejsce na terenie Libanu. Ja nie mówię wcześniej, co było w strefie gazem, bo, bo to samo de facto. I, ile osób teoretycznie uda się zabić z tego Hezbollahu, Mówi o bojownikach. A, a ile osób musi zginąć? Cywilów? Nie? I to tam wychodziło kilku bojowników, co najmniej na, na stu wiesz, rannych, i nie tylko zabitych, ale rannych też cywili, nie? To w tym sensie. No, ale dla Rzymian to są podludzie, więc to nie ma znaczenia. Tutaj jeszcze jest taki element, że, bo jest tej narracji, oczywiście oficjalnej izraelskiej, że oni to muszą robić, bo terroryści schowali się pod budynkami cywilnymi, ale wszystkie ważne obiekty rządowe, czy Mossadu, czy wszelkie ważne instytucje izraelskie, przykładowo w Tel Awiwie, są też pod ziemią, mają swoje sieci pod ziemią i są pod budynkami cywilnymi. Także jakby ta narracja, że no to, to, to źli, prawda, ci z Hezbollahu, bo się schowali pod szpitalami, jakby na terenie, wiesz, Izraela ważne obiekty wojskowe, dowodzenia nie były schowane pod ziemią, pod osiedlami, wiesz, w sensie pod zabudową cywilną. Praktycznie jest to samo, więc ta asymetria tutaj jest tak. A, oddych bierzemy. Tak, to, to jest na podobnej zasadzie, jak mówi się. O wyborach amerykańskiego prezydenta. I mówi się, jakie to jest ważne, który, kto będzie tym prezydentem i kto będzie rządził krajem, który jest mocarstwem. Ale zapomina się, że tak w zasadzie to ma to takie średnie znaczenie, bo prezydent jest, tyle że on nie urzęduje w Waszyngtonie, tylko w Tel Awiwie urzęduje. to on generalnie decyduje, co Stany zrobią, jak się zachowają, czy pójdą na jakąś wojnę. I co się wydarzy? Z tego powodu, że to lobby rzymiańskie tutaj jest potwornie silne i generalnie żaden polityk, niezależny czy jakikolwiek inny, który nie chciałby mi, mi, z nimi mieć nic wspólnego, nie ma szans się przebić. Polityka potrzebuje masy pieniędzy. Jest tylko no. jedna grupa, która ma tak, ich w takiej ilości. Tak w nieskończonej. Tutaj też właśnie ta cała narracja, kiedy się wsłuchujemy, bo tej narracji izraelskiej, wiesz, jest dużo w naszych mediach, no bo wiadomo, że tutaj one są pokazywane przede wszystkim, no że tutaj ten niedobry Iran. Ja też nie popieram Iranu w kategoriach tego ustroju wewnętrznego, który marzy, bo jasność, ja nie popieram w ogóle. Wiesz, że kobiety mają taki status w Iranie, to jest jasne. Ale że Iran sponsoruje, tak, ale Stany Zjednoczone, chwilą powiedziałeś, Stany Zjednoczone sponsorują Izrael na wielką skalę. To są miliardy rocznie. Około 8 miliardów to w ogóle z budżetu idzie co roku jakby z urzędu, zazwyczaj z urzędu, prawda? Plus inflacja zdaje się, tam jest doliczana. Natomiast zawsze są jeszcze jakieś dodatkowe, jak to się mówi, wie, suplementy, tak? Natury finansowej czy, czy sprzętowej. I w tym sensie zarówno Iran wspiera Hezbollah, jak i Stany Zjednoczone wspierają właśnie Izrael. I to taka walka i tak jest nierówna, bo wiadomo, że o co chodzi, nie? No nie, nie, nie. Ta walka jest, ak jest akurat równa, bo tu mamy Hezbollah, mamy Iran, ale zaraz, zaraz za Iranem jest Rosja i Chiny, więc. No to fakt. Tutaj te siły się zaczynają wyrównywać. Ale mocno. nie wiemy jak dużo pieniędzy, w sensie kasy dawały Chiny czy Rosja na przykład bezpośrednio Iranowi. E, aczkolwiek dzisiaj to na razie ci wielcy milczą, wiem o tym. Mnóstwo ludzi jeszcze zginie i jak się słuchało wystąpienia Netanyahu, to był apelu. to jest paręnaście godzin to ma tak, do Irańczyków. To on tam zapowiada, że już nawet nie wiecie, nawet się nie spodziewacie, jak szybko, po prostu zostanie wam przyniesiona wolność. Bo tam rzeczywiście to Ach. nie jest oparte o te nasze zasady, my wiemy. Armia Czerwona też niosła tylko wolność do Polski. W każdym bądź razie zachęcano w tym wystąpieniu premiera. Izraela do tego, żeby właśnie poprzeć te zmiany, żeby wreszcie uzyskać wolność, żeby się cieszyć życiem, żeby można powiedzieć wspólnie razem, prawda, budować. Razem brać narkotyki różne, tak, można razem wziąć sobie ketchup wspólny. Wszystko zróbmy razem, oczywiście. Yy, tak, tak przez. Uz... Przepraszam, przepraszam, że tak ironizuję, ale po no, prostu to jest wrę wręcz trudne do uwierzenia, że coś takiego może się dziać na naszych oczach i na dodatek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem, tak się zaczynamy do tego przyzwyczajać i odparniać. I w zasadzie, kiedy nam mówią w telewizji: O, zginęło 500 pię ludzi przez bombardowanie. W zasadzie wzrusza się ramionami i. Dokłada się kolejną łyżeczkę do, 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 do coffee maker'a, żeby się napić kawy, i to w zasadzie nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. I, I teraz, kiedy my tak właśnie sobie próbujemy to przywołać, tą sytuację z naszej takiej perspektywy, to melduje nam się zawsze to odwieczne pytanie w naszych rozmowach oczywiście odwieczne, w jakim zakresie jest to pewien efekt rywalizacji nie tylko sił na ziemi, ale tych sił pozaziemskich. I patrz, jak nie, od lat się w zasadzie mówi o tej frakcji, frakcji nie wiem, wojennej, tak takiej w ciemnej frakcji, ona cały czas dąży do wojny. Cały czas dąży do okrucieństwa, cały czas dąży do tego, co widzimy w tych takich miejscach, jak tutaj, prawda? Czy to dotyczy ta z Ukrainy, czy dotyczy w tej chwili Libanu czy Strefy Gazy. Więc więc po prostu ta frakcja w tej chwili, no co tu dużo mówić przez postać. W sumie poczęsto się mówi, że taniaku i jest jakby też ma interes własny żeby walczyć i robić tą wojnę roz, roz, jak to się mówi rozpalić wojnę na, na świat bo wtedy on jest w grze, tak on jest ważny ale jedno trzeba powiedzieć tak naprawdę ja to już, wiesz ostatnio zrobiłem że Profesjonalizm i dokładność, i zasięg penetracji wywiadowczej, jaką zrobiono na terenie Libanu, wcześniej w strefie gazy. Podejrzewam, że w Iranie jest to też dosyć dobrze rozpoznane, przecież oni byli w stanie zabić tego właśnie wiesz, szefa Hezbollahu wcześniejszego, byli w stanie wielu ludzi zabić. No, no tak, ale mnie to nie imponuje, bo są to zbrodnie wojenne. Jasne, ale. Jakikolwiek jak... byłby, nie byłby ostateczny efekt. Możemy to jako ludzie cywilizowani rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategorii zbrodni wojennej. Tylko no, i wyłącznie. To dlatego to prawda, dlatego ale... te, te, te pagery, te wszystkie to, inne tak, historie. Ale wiesz, dzisiaj też jak robimy analizę, jest wiele dobrych książek, jest wiele też programów dokumentalnych na temat właśnie historii nazizmu. I tych wszystkich technologii, to przyznam, że po prostu no, jest tam pewien taki respekt co do tych osiągnięć na poziomie technicznym. I cały właśnie dramat polega na tym, że ludzie, którzy mają po prostu wysoki, nie wiem, iloraz inteligencji, i czegoś, co nazwałbym zdolnością do pracy z umysłem i zdobędą gigantyczne technologie, pieniądze i technologie, które przewyższają innych, że oni naturalny sposób, w sposób naturalny, zaczynają po prostu robić to tylko po to, żeby zdominować innych. Więc cała, cały paradoks polega na tym, że postęp techniczny niestety ma taki, jakby, wymiar i obraz praktyczny. Na niego patrzysz, że służy do tego, żeby tak naprawdę nie ulepszyć ludziom życie, tylko żeby innych zdominować. To jest główny motyw. Ależ oczywiście, oczywiście. Pierwsza rzecz jest: każdy wynalazek najpierw zbada się pod kątem, ilu ludzi może zabić i w jaki sposób może wpłynąć, kogo może przestraszyć, kogo można nim szantażować. Dlatego ja nie jestem aż takim wielkim zwolennikiem postępu technicznego. Ja się cieszę tymi okłapami technologicznymi, które nam dają. Doceniam, ale wiem, że są to tylko okruszki z pańskiego stołu, ponieważ gro tej technologii, jej główna siła jest stworzona po to, żeby móc dominować kogoś innego. Internet, który w tej chwili mamy i dzięki któremu możemy ze sobą rozmawiać i reszta z Państwa może się temu nawet i przysłuchiwać i kto wie, może nawet się do, do tej naszej dyskusji podłączyć, internet został stworzony przez DARPA. Został stworzony do celów wojskowych. Kiedy wymyślono coś lepszego. Oficjalnie przekazano to ludzkości w prezencie, tylko że ten prezent polega na tym, że dzięki temu my sobie sami piszemy kartotekę. W ich aktach, które są zbierane w różnych tam miejscach. <grymne> Auto do są codziennie. <grymne> Absolutnie. I to olbrzymie. To są olbrzymie książki. Potężne Ja nie pamiętam wielu rzeczy, których prawdopodobnie zrobiłem, ale oni mają to, to zapisane. Jest. Gdzie byłem, z kim rozmawiałem, o czym, co mnie interesowało danego dnia i tak dalej, i tak dalej. Albo nawet jaką, szukałem jaki przepis kucharski na jakieś dobre ciasto. To też, też wiedzą i to dziś. Kolejny wynalazek, sztuczna inteligencja będzie analizować i będzie szukać, na przykład jeżeli będzie chciała doj znaleźć dojście do mnie, to dzięki temu ma olbrzymią ilość informacji. Spójrz Jeszcze. na przykład, dzięki tej, tym, tej bazie danych, dzięki tym informacjom, spójrz na przykład teraz, co się stało z ruchem ekologicznym. Okazuje się, że ten cały ruch ekologiczny, oprócz takiego fanatycznego szaleństwa, którego gdzieś ogarnął i opanował, nieoczekiwanie, on został stworzony po to, że na nim żerują rozmaite agencje wywiadowcze. Tak jak na przykład Bundesnachrichtendienst w Polsce, znaczy... polskich ekologów, żeby nie budować, nie robić inwestycji, nie budować żadnych historii przemysłowych, elektrowni atomowych itd. Ekolodzy będą ratować przepiórki i świat, będą krzyczeć, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, natomiast są tutaj i sponsorowani, i kierowani, przez Ale wiesz, wywiad obcego kraju to, to do, do, tak, do tych swoich bardzo, działań. Wiesz, to środowisko ekologiczne trochę je znam, bo przecież choćby na Harmonii Kosmosu mieliśmy dziesiątki fantastycznych prelegentów i działaczy ludzi, którzy tworzą swoje osady ekologiczne, którzy chcą żyć właśnie zgodnie z prawami natury, którzy wyrzekają się przemocy. Wiesz, oczywiście jest to drugie ramię, czy Element tego ekologicznego świata, ten negatywny, gdzie po pierwsze są tacy troszkę nawiedzeni, aczkolwiek to, to jest uważam najmniejszy problem, bo zawsze są tacy chubej wini, i w młodym wieku szczególnie nie dziwiłbym się temu. Natomiast to, co powiedziałeś, jest najważniejsze, że wykorzystuje się tych ludzi bezwiednie ale do działań takich czysto agenturalnych, ale nie ma takiego środowiska politycznego, społecznego czy gospodarczego które nie byłoby zinfiltrowane przez... O, oczywiście, oczywiście. W tym sensie my możemy jakby każdemu środowisku wytknąć, że tam ktoś rozgrywa jakby kartę, nie tylko to w tym jednym się rozgrywa. Ale już chciałem Cię zapytać o takie retoryczne pytanie, bo cały czas, jak analizujemy tu i dużo nam dajesz ciekawych, ważnych informacji, tu Elizondo, tam oczywiście Stany Zjednoczone, teraz dałeś nam z wyprzedzeniem informacje z Kanady, za czym poszło to w oficjalnych, za jeszcze dopowiesz. Do czego zmierzam? Jestem przy Izraelu, wiesz, pamiętasz tą sprawę tego byłego wysokiego oficera wywiadu izraelskiego, który podzielił się, wiesz, w mediach informacją, że oczywiście, że są kontakty z kosmitami, że jest UFO i tak dalej. Ale moje pytanie jest takie, czy uważasz że to, jak to była przez nazistami, i wiemy, że jakiś rodzaj y, pewnej grupy ludzi próbowała się kontaktować z jakimiś siłami, prawda, poza tej Ziemi. Czy uważasz, że dzisiaj ta potęga Izraela, ta przewaga, również technologiczna, no nie ukrywajmy, ona jest naprawdę duża, patrząc co zrobiono tym, tym ludziom, te pagery i wiele innych rzeczy. To, że potrafią znaleźć każdego człowieka i powiedział to, ten, ten Jakub, po prostu nie ma takiego miejsca na Bliskim Wschodzie. Jak się dobrze przesłuchało, to ten wywiad, nie ma takiego miejsca na Bliskim Wschodzie, do którego nie mielibyśmy dostępu. To było też pod kątem w sumie Iranu, bo gdyby chcieli na przykład zbombardować i użyć tych bomb taki, które chyba nie wiem do ilu metrów potrafią w głowie, wbić się w te podziemne bunkry, nie? I zlikwidować to w gruncie rzeczy. Gdyby, gdyby chcieli tak po prostu patrząc na oślep, to by byli w stanie zniszczyć w stolicy Teheranu najważniejsze punkty, prawda? Tylko wiadomo, mogą być Chiny, może być Rosja, trochę, tutaj się troszkę się boją. Ale czy tam nie ma jakiegoś pozaziemskiego czynnika, że tak dobrze im idzie, wiesz? Skoro w starożytności paźle raz rozmawialiśmy, sam dziś wspominałeś, no wiesz, to ich jachwę, nie? No przecież umiemy zdefiniować, kim był jachwę wedle naszych kryteriów. No to w to było kiedyś, tak? Był prowadzony lud, miał kosmiczną tak, ale... A teraz tak. myślisz, że jej nie ma? Przy tak, tak, ale w, te, w tej, chwili, tak, w tej chwili ja myślę, że musielibyśmy najpierw utworzyć sobie, żeby nasza rozmowa była konstruktywna. No. Powinniśmy stworzyć rodzaj definicji. Co, co mamy tutaj na myśli, mówiąc? Kontakt z jakąś obcą inteligencją, siłą, obcą tak, cywilizacją, tak. obcą siłą, z Wiemy, że ten kontakt był. On jest udowodniony w całej tej rozciągłej historii ludzkości. Co jakiś czas do tego kontaktu dochodzi. Z czym się spotykamy jest uzyskiwana wiedza. Niekiedy nie trzeba sięgać tysięcy lat, przecież nawet Tesla swoje wspaniałe no. wynalazki miał przez jakiś kontakt, którego do dziś jego natury nie rozumiemy. Ale wszystko to przychodziło gdzieś do niego we śnie. I mógł to sobie wszystko dokładnie zapamiętać i stworzyć. Także tu można założyć, że rzeczywiście miał jakiś kontakt. I dlatego w tym momencie, kiedy mówimy o kontakcie, musimy też, dlatego potrzebna nam jest definicja, ponieważ chodzi o sposób, metodologię, a przede wszystkim interfejs, mówiąc dzisiejszym językiem, jak się z nią połączyć, jak uzyskać informacje od niej, czy ewentualnie pozyskać jej siłę. Do, żeby, żeby wesprzeć samego siebie. Naród rzymiański, ten na wzgórzach Golan, ten na pustyni, który teraz cały świat atakuje dookoła, ma w tym ogromną wprawę. Robi to od paru tysięcy lat. Spisał to wszystko półtora tysiąca lat przed naszą erą w Talmudzie i dziś, jeśli pod tym kątem trzeba analizować Talmud, to jest to instrukcja obsługi do kontaktu z obcą cywilizacją. Wszystko tam jest, nie trzeba, nie trzeba wcale szukać ani. O macku. Nie trzeba tak szukać po Tak, tak, tam wszystko jest, tylko trzeba to odpowiednio umieć przeczytać. Nie bez kozery niektórzy nazywają Stary Testament księgą magiczną. Dlatego, że tylko na jednym, tym najprostszym poziomie jest to pewien opis wydarzeń, pojawiają się jakieś nazwiska. Każdy następny to jest dostęp do czegoś, co jest, co jest głębiej. I teraz znów, jeżeli to umieścimy na tle tą starą książkę, Stary Testament, na tle historycznym jeszcze starszych kultur i cywilizacji również, również tam dostrzeżemy, że ten kontakt był. Bo to nie tyczy tylko tego ludu, bo my mamy dowody na kontakty innych ludów, prawda, paleo kontakt, natomiast tutaj mamy jeszcze w sumie taki korpus delicti, chociaż no nie mamy go fizycznie, żeby go pokazać, on jest tak ugruntowany w literaturze, jeśli chodzi o Arkę, znaczy mówię tutaj nie o Arkę, tylko no, o tą, wiesz, przymierza, znaczy o Arkę przymierza oczywiście, czyli pewien rodzaj komunikatora, jakby nie było, wiesz, takiego wręcz technicznego, który jak się analizuje te wszystkie rzeczy, które do nas dopływają, co to było takiego z różnych źródeł, to na to wygląda, prawda, że to było jakieś pudełko z jakimiś elementami, które pozwalają na przekazywanie informacji po prostu do wybranych oczywiście tego ludu, tych kapłanów i wtedy jeszcze prowadzącego, wiadomo, Mojżesza, tak. Co tam, co tam po prostu macie, nie wiem, usłyszeć. Tak. I... I myślę, że w tym momencie tego typu technologia, bo my to nazywamy technologią, rzeczywiście to była jakaś technologia, jest, może być wyłącznie zrozumiana na, na bazie na przykład fizyki kwantowej, która powoli wychodzi z cienia i po cichutku, bez rozgłosu, przejmuje rolę tej fizyki, tej klasycznej, Newton, newtonowskiej jeszcze. Ona tego typu rzeczy wyjaśnia. Ostatnim razem, kiedy, mówi, kiedy mieliśmy tę naszą kolejne spotkanie o UFO i nie tylko, w tym tej części nie tylko, która ostatnio trochę bardzo dominuje. Tak, i co, ale przydał jeszcze raz, że to się zmieni, Dobra. opowiadałem o tym, że można dziś eksplodować bombę wodorową bez takiego skutku ubocznego, jakim jest promieniowanie radioaktywne. I jest to zrozumiałe dopiero na tle fizyki kwantowej. Taka wiedza została pozyskana. To Taką prawda? wiedzę, tak, takie doświadczenia robił były nazista Ronald Richter w Argentynie, w San Carlos de, Barilo, de Barilo, Bariloche, hmm. przepraszam, i wówczas. Kiedy tam wysłano do niego tych naukowców, tych fizyków z klasycznych, z katedr tych naukowych, oni sami mówili, że nie ten Richter to on zmyśla naciąga pieniądze, ponieważ to, co on robi, jest, nie jest nauką. Dziś wiemy, że nie, to oni nie rozumieli, co robi Richter. A jest często. Carlos de I ten jego wynalazek przyczynił się właśnie do tego między innymi, że dziś okazuje się, że ten straszak broni nuklearnej i ten strach przed radioaktywnością i przez to, że się wszyscy pozabijamy nawzajem i nikt nie wygra. Przestał istnieć. To jest tylko jeden z tego typu to, to znaczy, przykładów. No, ja nie wiem, ja nie, nie badałem tego tematu, nie zbierałem informacji, bo poruszyłeś taką kwestię. Nie wiem, na ile ten arsenał broni atomowej, który został był budowany przecież zaraz po II wojnie światowej, Amerykanie byli pierwsi, którzy go użyli i mieli go chyba najszybciej tak w takiej formie, to, to w gruncie rzeczy nie wiem, jaka część tych wszystkich ładunków, oczywiście wodorowych głównie, ma tą cechę, że po eksplozji nie będzie żadnego istotnego promieniowania prawda, radioaktywnego. A i czyli to są arsenały powiedzmy, które tego nie posiadają, a na ile na przykład to, to, to już ma, tak? To co powiedziałeś nie wiem, skąd my wiemy, jaka część tej broni. Masowego nie tego, tak... tego nie wiemy, ale wiemy jedno: że ta broń nie jest taka, że na przykład zrobiono ją w 1947 roku, gdzieś tam niedaleko rozły w Alamogordo. <grym> najnowsza... I ona do dziś leży. Nie, ona się, ona się po prostu psuje. Nawet tak jak dobre salami, tylko przez jakiś czas może leżeć. Podobnie z bronią nuklearną. Po pewnym czasie trzeba ją po prostu albo przerobić od nowa albo ją zdezaktywować i wyrzucić, tworzyć nową. To jest tak jak z prętami w elektrowni atomowej. One do pewnego momentu pracują, a później są ciągle, są ciągle mocno promieniotwórcze, ale, są ale później już się nie nadają do wytwarzania energii. I podobnie z bronią atomową. Dlatego na broń atomową to nie tylko jest taka kwestia, że ktoś wie, jak to zbudować u siebie w garażu czy w bunkrze. Ale chodzi też o to, czy ma pieniądze na to, żeby móc ten swój arsenał Odświeżać. Co innego, odświeżać. mieć prawne rozwiązanie. Co innego, to zrobić w praktyce. Tutaj bez wielkich pieniędzy, bez obstawy wielkich mocarstw i służb specjalnych, niczego w tej gestii nie zrobisz. Tutaj rynek jest, karty są wszystkie znaczone. Rynek jest dość podzielony. A próby pozyskania e, bomby atomowej czy jądrowej przez Iran, e, sam widzimy, może to duży kraj, dość bogaty z ropy naftowej, mający jakieś kontakty tu Rosji, wcale nie wiem na ile, bo tego się właśnie nie mówi, nie straszy się wcale specjalnie, nie słyszę. Może w Ameryce, w anglojęzycznej strefie ty to słyszysz, żeby straszono, że Iran ma jakiś bardzo poważny arsenał broni jądrowej. Ja przynajmniej u nas tego nie słyszę i ja szczerze mówiąc nie wiem, czy on ma te skuteczne bombardowania wcześniejszej Izraela tych różnych miejsc czy ośrodków, prawda, gdzie robiono tutaj w tym kierunku, no, mogły być sku dość skuteczne. Więc zadam się pytanie, czy może gdzieś słyszysz jakieś informacje o skali zaawansowania pro programu atomowego oficjalnie, Iran tego nie robi, ponieważ dogadał się w jakimś tam mierze, tak, z zachodem, nie do końca prawdopodobnie jak pamiętam, i po cichu na pewno robi co może, żeby to mieć, ale czy ma? I co ma? Tak. Jedyne, jedyną oficjalną informację, czy, czyli mo, możemy ją w jakiś sposób traktować miarodajnie, była taka, że oficjalnie Iran nie posiada pocisków nuklearnych, ale wie, jak je budować i ma do tego infrastrukturę odpowiednią. Czyli w każdej chwili może przystąpić do budowy tego typu broni. Co w praktyce oznacza... Że jakąś część pocisków z pewnością już ma i nie ma co do tego wątpliwości. Jeż, znów, jeżeli konflikt przybierze na sile i stanie się światowy poprzez przymierze z Rosją, nie sądzę, żeby Iran miał problemy, żeby wykorzystać niektóre zaawansowane typy broni nuklearnej. Zwłaszcza broń taktyczną. Na razie powiem ci szczerze, takie moje wrażenie na dzisiaj. Staram się po prostu wyciągać wnioski z sytuacji bez względu, jakie są moje sympatie. Powiedzmy, kogo uważam, że, że niszczą i krzywdzą, a, a kto jest krzywdzący, to poprzez prawo jest oczywista dla mnie, ale skupiam się na takiej zimnej trochę analizie patrząc na skuteczność wiesz, tych wszystkich bombardowań jakie do tej pory zostały zrobione i na jednak dość dużą skuteczność tej kopuły, tak zwanej żelaza, na pewno jest uzupełniana. Ona jest pani tajemnicy wzbogacona przez siły powietrzne i chyba cały aparat szpiegowski, a przynajmniej część szpiegowski satelitarny Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, a może jeszcze Francji, bo tam wszyscy po trochu mają. Amerykanie mają najwięcej, więc tutaj jakby cały ten aparat jest ze sobą synchronizowany, natomiast ten aparat, nazwijmy to, który się synchronizuje z potęgą Iranu, zbrojną, jakakolwiek ona jest, czy to Rosja, czy Chiny, wydaje mi się, że ta infrastruktura logistyczna pod tym względem, tak to wyczuwam po całokształcie różnych informacji, jest w mojej ocenie dużo słabsza. Bo to nie sztuka, że i Chiny, czy, czy Rosja tam będą coś popierać. Rosja też niewiele teraz może, bo sama widzisz, jak, jak ją sprytnie uwikłano w tą wojnę na Ukrainie, to był majstersztyk przeciwko Putinowi, on się dał w to wciągnąć, według mnie. Na razie rękoma w zasadzie braci, powiedzmy częściowo braci Słowian, tak naprawdę tutaj się sprawy toczą, a Anglosasi tylko się przeglądają i sponsorują, prawda, co trzeba. Więc tutaj zmierzam do tego, że wiesz, podejrzewam, że w sytuacji takiego konfliktu, nie, nie jestem pewny, czy jakakolwiek rakieta doleciałaby to było tak skutecznie do z Głowicą Jądrową na przykład na teren Izraela. Tak? A oni mają około 500 ładunków. To też jest ciekawe, że nie usłyszysz żadnych narracjach publicznych. Ja nawet w tym internecie naszym takim niezależnym są różni komentatorzy, ale nie wspominał o tym, że Izrael posiada olbrzymią ilość ładunków <grymianie> broni masowego. Tak, oficjal oficjalnie podobnie jak Iran, nie posiada nic. No tak, ale, wszyscy, ale wiemy, że posiada duże. Pamiętam takie były informacje, takie przecieki, gdzie ktoś tam przyznał, no tak, no mają, no, no mają, czy no mają. Mieliśmy, mieliśmy ten skandal z tym y, izraelskim naukowcem, Pamięta? który pracował na pustyni Negev, to było wiele lat temu, chyba jeszcze w XX wieku i on poinformował świat, że Izrael że... taką broń posiada. A jest to powiązane także z tym, że w tamtych czasach z arsenałów amerykańskich w tajemniczy sposób zginęły, zginął wzbogacony pluton i FBI nie było w stanie wykryć, co się z nim stało. Nikt nie był w stanie wykryć, co się z nim stało, a on wiadomo, gdzie został wywieziony. Bo żeby móc wzbogacić materiał radioaktywny, potrzebna jest olbrzymia przestrzeń i niezmierzone ilości energii, żeby móc w tych wirówkach. Stworzyć ten odpowiedni izotop materiału radio, radioaktywnego, który byłby rozszczepialny i mógłby służyć do budowy broni. Tutaj I znów ta broń może być sobie, nie wiem, 5, 6, 7 lat, ale na pewno nie 10. Po 10 latach musi być złomowana w jakiś sposób, co oznacza, że znów trzeba mieć bezpieczne miejsce, gdzie to składować. Stany są olbrzymim krajem. I praktycznie jedynym miejscem, gdzie się składuje odpady nuklearne, jest yakama, góry Jakama, które są mocno spękane. I jeżeli ta beczka z tym materiałem radioaktywnym przerze wieje w którymś momencie, to ten materiał radioaktywny wejdzie do wód gruntowych, może już nawet wchodzi. Nikt się tym nie przejmuje. Tak samo jak nikt się nie dodajemy, co wszyscy u nas wiedzą, że jeśli chodzi o atomowe okręty podwodne, te, które gdzieś tam zaginęły czy coś, ale te, które zostały jakby już zamknięte do użytku, one też najczęsto za zachowują ten właśnie stary, przerzewiały przecież sprzęt do napędu atomowego i te wszystkie elementy promieniotwórcze tam jeszcze zostały w okrętów. okrętach. Ale, ale woda jest izolatorem przecież jak się wyciąga pręty atomowe z elektrowni, to układa się je w basenach. Prawda? I wystarczy cienka warstwa wody, żeby odizolować. Ale i... to skażenie, o którym wspominałeś, wód też przecież może nastąpić. Po my nie oszukujmy się, przecież skażenie wód było ewidentnie. No tak, tam je, ale tam jest ona pompowana w ogromnych ilościach i nieustannie była pompowana. Ale, jak już wódź... ale znów skażenie było ogromne, bito na alarm, ale z drugiej strony nie pokazano niczego, co by wskazało, że ma to negatywny wpływ na naturę, na człowieka, na populację ryb, zwierząt morskich. Wiesz, tutaj bym. Był... Tego nie wiemy. Do, ja, do dziś nie wiemy. Ja bym powiedział tak, a atomowe. Ja wiem, że ty raczej, raczej ja nie jestem skłonny popierać tej całej wiesz, atomistyki, w sensie. No, ja też nie. Ze względu na to, że mówię też o elektrowniach, na to, że wiesz, że mamy dostęp do technologii naprawdę egzotycznych i tych takich parałów, i ta energia naprawdę jest dostępna w prosty, łatwy sposób i tani yy, i ekologiczny, dlatego nie potrzebne są żadne elektrownie atomowe, szczególnie w Polsce, gdzie jesteśmy na styku z Rosją, wystarczy, że ktoś tam raz pyknie i nie będziemy mieli prądu, połowa Polski gdzie przez prąd, bez prądu. Przecież mamy tak żelazną kopułę, mam, biorę to w cudzysłów, że sam widzi, że ciągle coś tutaj przez nas przylatuje i lecie gdzie chce, tak, jak znajdą, to dobrze, nie? Także jest... Ja, ja... Prawni atomowej w Polsce. Między innymi, mam może przede wszystkim, może z dwóch różnych powodów, ale ten drugi czy pierwszy jest taki, że to po prostu jest pikno, pyknął raz. Jesteśmy krajem frontowym, jakby nie było, przyfrontowym, przepraszam. Więc to jest katastrofa, że w ogóle nie jestem w szoku, że można wiesz, myśleć strategicznie w taki sposób, żeby, żeby żeby po prostu w wyniku takich. Wiesz, co mi chodzi, nie chcę tu podaże, ale Wiesz co? Chciałem jeszcze taką jedną zwrócić uwagę, bo wracam do tej całej agresji. Wiesz, i ataku na Liban i wcześniej strefy gazy, że ta słynna akcja październikowa, wtedy ze strefy gazy, oczywiście mówię o Hamasie, to był atak terrorystyczny, oczywiście, że tak, tak, jak i ten jest terrorystyczny, trochę trzeba czuć wprost, tylko państwo go realizuje, że po prostu nikogo nie zdyscyplinuje. To, to mówiąc, że to, to był wielki blamasz służb prawda, izraelskich. Nikt nie został pociągnięty do żadnej istotnej odpowiedzialności. Tam może ktoś zrezygnował, prawdopodobnie, do to, to już tak chyba dla jakiegoś tam wiesz, obrazu. Jak słucham tych naszych różnych komentatorów, którzy tak się starają być, pokazać obiektywnie, zobaczcie, kto jest dobrze przygotowane. ile lat, i tu mają rację, ile lat e, służby izraelskie pracowały, żeby rozszyfrować, co jest w Gazy, żeby rozszyfrować, co jest w Libanie, żeby widzieć mnóstwo różnych rzeczy, bo naprawdę punktowo rozwalają przez całe kierownictwo Hezbollahu praktycznie nie istnieje. No musisz mieć tego świadomość, musimy sobie powiedzieć szczerze. Że po nie istnieje w tej chwili kierownictwo Hezbollahu. Najpierw 3 tysiące aktywistów zostało bez rąk albo bez oczu. Teraz ta grupka dowodząca, wiesz, jedna po drugiej wokół też tego szefa Hezbollahu i w Libanie. I też po prostu moment wybuchu nie ma, i tutaj jest skuteczność, że tylko chodzi o co, że jak widzisz, jak były daleko zaawansowane programy operacyjne, jak daleko zaawansowane były plany te wojenne, to znaczy, że jeszcze bardziej każdy człowiek, który ma chociaż trochę oleju w głowie, powinien widzieć, że cała ta sprawa z atakiem Hamasu na Izrael była w też w jakiś sposób bardzo mądrze przygotowana biorę w cudzysłów. Po prostu oni zostali świadomie, że tak powiem, podpuszczeni, żeby zaatakować Izrael, pozwać ludzi i mieć pretekst do wejścia do Strefy Gazy. Tak, tu tak. oczywiście. Ale to jeszcze bardziej widać, to znaczy ten profesjonalizm, no, ale... teraz obserwujesz tego całego zajmowania gazy i Libanu i tych wszystkich bombardowań przeczy braku profesjonalizmu przed właśnie tym atakiem Hamasu na bo on miał miejsce, prawda? Ja, ja tylko chcę tylko Panie, przypomnieć, żonc, wie, żebyś, żeby się aż tak bardzo nie podniecać tymi błyskotliwymi sukcesami Rzymian, to chciałbym dać przykład historyczny, kiedy od września 1939 roku, pierwszego dokładnie, Niemcy pokazywa, atakowali świat swoją nową technologią wojenną, zwaną Blitzkriegiem, czyli błyskawicznym, miażdżącym atakiem. Polska padła po miesiącu, Francja po dwóch miesiącach. W 1941 roku zaatakowano potężną, wydawałoby się nie do pokonania, Rosję. I okazało się, że po prostu nie nadążają zabijać tych Rosjan i palić im czołgów i samolotów, Niemcy. Aż. W którymś momencie ta maszynka się zaczęła. Także najbardziej błyskotliwe, błyskotliwe systemy, one w czasie, jeżeli rozciągnąć się je w czasie, w którymś momencie muszą się zatrzeć. Dlaczego tu się muszą zatrzeć? Dlatego że, dlatego, że ciągle to, co się dzieje, jest to wyrywkowe, chirurgiczne. Natomiast mamy do czynienia z ogromną masą. Tak, ja się zgadzam. Rzymianie przede wszystkim nie mają zbyt dużej armii. Jest to naród, który tam, nie wiem, ma 6 milionów. Jeżeli zwołać pospolite ruszenie tam w stylu polskim z XVII wieku, ta armia będzie może milion ludzi liczyć. Ale to będą ludzie od 60 do 18 roku życia, którzy ewentualnie będą mogli by, by służyć jako mięso armatnie w tego typu wojnie. Ja, ja, ja mówię tylko o realiach w tej chwili. Ale ja się z Tobą zgadzam. Jest, że Jeżeli nawet powołają taką armię do życia, to... Te milion ludzi nie będzie pracowało w fabrykach, nie będzie wywoziło śmieci, nie będzie naprawiało wodociągów, więc zostaną zdjęci z państwowej czy z, z ogólno, ogólnej centralnej infrastruktury. Więc państwo w tym momencie przestanie działać. Dlatego ja jestem zaskoczony i, tak, i też z ciekawością patrzę na rozwój wypadków, ponieważ żadna logika nie podpiera yy, teorii, jakoby Izrael mógł na tym coś zyskać. Na tym ataku i na tej wojnie, ponieważ nie ma odpowiedniej siły, nie ma odpowiedniej ilości żołnierzy, nie ma odpowiedniej ilości nawet pieniędzy, infrastruktury, żeby móc napędzać tą wojnę. Ta wojna może być, w tej chwili istnieje i działa tylko dlatego, że statki i samoloty z zaopatrzeniem nieustannie mostem powietrznym idą z Ameryki. Tak. Do, całkowicie z tą zgadzam, że moja analiza ich tymczasowych sukcesów, i tej błyskotliwości technologiczno, technologiczno, powiedzmy, operacyjnej, ona oczywiście nie idzie w parze z prognozą, że oto oni odniosą sukces. Oni tak czy inaczej muszą przegrać i przegrają, i w zasadzie cała ta akcja z tego wyższego właśnie punktu analizy, który my często właśnie sięgamy, i to jest nasze świadome sięganie, czyli sięgamy. Ponad jakby narodowe tutaj jakieś grupy, jakaś grupa Netanyahu, jak, jakiś tam, czy nawet syjoniści, To wszystko jest plan po prostu, żeby na ziemi wywołać wojnę, stworzyć pożogę. Jest plan struktur, z, znaczy istot z innych wymiarów, nie wszystkich na szczęście, tylko tych, którzy nie są nam przyjaźni, którzy chcą znowu świat po prostu no, depopulować, chcą urządzić. Jeden wielki, wiesz, kryzys i strach na ziemi, więc jak ludzie giną, te dzieci giną, tysiące ludzi, może być jeszcze więcej, to, to dla nich to są żniwa. Pamiętasz ten film, to był Jupiter, tak, intronizacja, jak, jak w sumie ten motyw, że czekają na żniwa. I ten motyw się powtarza w wielu przekazach, kiedy wspominałem o Robercie Mądro, który w tych podróżach poza w takie miejsce wszedł, że ktoś mu to powiedział, to było się w innym wymiarze, że tak naprawdę chodzi o lóż o pewien rodzaj energii, które wytwarzają ludzie. I to są różne energie. Te energie strachu i lęku, one jest bardzo konkretną moją paletę częstotliwości i tym karmią się pewne istoty, prawda? Są to istoty czasami niefizyczne, może bardzo często niefizyczne, to już teraz zostawmy. I dlatego tu się zgadzamy zapewne, że tu celem jest napędzanie takich ludzi jak Netanyahu i jeszcze setki, tysiące innych, żeby doszło jednak do tej pożogi na świecie, doszło do tego strasznego, wiesz, aktu tak, no. Wady, no. Ja dzisiaj przywołałem drugą wojnę światową, i przywołałem ją bardzo celowo, z tego powodu, że wydaje mi się, że to, co się rozgrywa teraz, jest swego rodzaju kalką. Jeżeli bez emocji popatrzymy na drugą Wojnę Światową, na rozwój wypadków, z dzisiejszej perspektywy, pijąc sobie kawkę i rozmyślając sobie na tym, co się wówczas stało, wydaje się być absurdalnym pomysłem, że naród z długą historią, z bardzo bogatą kulturą, naród jednakowoż Średniej wielkości, 80 milionów ludzi, wypowiedział wojnę światu i ci ludzie, ci ich zarządcy uwierzyli, że tę wojnę mogą wygrać. Jest to po prostu było to fizycznie niemożliwe, coś takiego do wykonania, żeby ci naziści mogli podbić świat, powalić go na kolana i stworzyć swój własny porządek. Co oznacza z kolei następna chłodna myśl sugeruje, że w takim razie ta wojna była po coś służyła do zupełnie czegoś innego. Jest. Wojna na tego typu skalę jest świetną zasłoną dymną. Mogą znikać całe grupy ludzkie bez śladu, i ktoś powie, co się z tymi ludźmi stało? Była wojna. Po prostu zginęli, zaginęli, oszaleli ze strachu, coś im się stało, nie dali rady dalej żyć. I nikt nie będzie się długo za bardzo zastanawiał, gdzie ci ludzie zniknęli. W czasach pokoju, gdyby zniknęli, to by ich szukano. Byłoby to bardzo trudne do przeprowadzenia. Dlatego w tej analogii, Chcę, zmierzam do tego, że jeżeli założyć w takim razie, że II wojna światowa służyła do stworzenia nowego światowego porządku, była tylko zasłoną dymną, i znów idąc chłodnym rozumowaniem, nie potrzeba tu zbyt wiele dowodów, okazuje się, że Trzecia Rzesza zamieniła się w Czwartą, która zaczęła nagle rządzić światem, zadomowiła się świetnie w Ameryce, przejęła praktycznie wszystkie najważniejsze, kluczowe stanowiska, łącznie z tym, że wysłała ludzi w kosmos. Z panem majorem SS Wernerem von Braunem, i niemalże na podobnej zasadzie działało to w drugą stronę. Rosjanie przejmując naukowców, przejmowali również tego konia trojańskiego. Świat wiemy, że w tym czasie, po II wojnie światowej, radykalnie się zmienił bardzo radykalnie się zmienił. I myślę, że obecna wojna, której szaleństwo jest na pierwszy rzut oka oczywiste, tu nawet zgodziłeś się ze mną, że z obecnymi siłami Rzymianie nie mają szans, nie, 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 nawet nie, że... tego Hezbollahu pobić. Nie mają żadnych szans. A jednak mimo wszystko to robią. Czyli robią to po coś, żeby móc tym straszliwym, nie wiem, rozmiarem tej wojny, es jej, jej eskalacją coś przysłonić, ponieważ do czego zmierzają? Różne A... rzeczy przychodzą do głowy, ale oczywiście po czynach ich dopiero poznacie. Kto wie, czy nie jest tak, że na przykład, jeżeli się wyludni, wyludniły tereny nad Dnieprem, to. Żeby tam może przenieść Państwo Rzymiańskie w to, tamtą stronę. Te, te twoje przemyślenia jak najbardziej ja się z nimi oczywiście zgadzam. Jednocześnie przywołam to, co są sam nieraz w swoich tutaj wystąpieniach czy na swoim kanale ten temat przywoływałeś, kiedy myślę o możliwości odbudowy trzeciej, prawda, trzeciej odbudowy, czy świątyni jerozolimskiej, tak, tej właśnie judaistycznej. To ona, oczywiście, w tych realiach, jakie były do tej pory, do czasu, mówię tutaj ataku Hamasu, czyli uważam, że sprowokowanego bardzo mądrze, mądrze, bardzo mądrze zostali podprowadzeni ci z Hamasu. Muszę ci powiedzieć, że mam bardzo taki na razie dość negatywny stosunek do tych ludzi po prostu, że dali się ograć jak po prostu jak dzieci i widać, że to jest taki, to jest w ogóle dla mnie to jest szok, żeby dać się tak ograć i tak się wciągnąć, choćby w ten atak na Izrael, który się skończył, to, to się skończył. Tu są rozgrywane, czy te nitki za Hezbollah, czy za Hamas, czy za Izrael są pociągane w mojej ocenie z dużo wyższego pułapu. I tym celem jest właśnie napędzenie tej wojny, ale na tym etapie ci, którzy są, na przykład w tej części świata, i jeśli chodzi o tą świątynię rosyjską i ten cały czas mówimy o rzemianach, bo dobrze używasz tego pojęcia, to jednak jest ta część ortodoksyjna, która wie, że jak buduje Tą trzecią świątynią, gdzie poświęcenie tego już trzymanej, tej jałówki, tak, one są gdzieś tam trzymane. W tych realiach do dzisiaj tego nie można było zrobić, rozpocząć tej budowy, prawda, i tego aktu rytualnego dokonać. W sytuacji, kiedy przewrócony jest stolik, tak powiem troszkę rubasznie i może nieładnie, ten stolik, pewien konsensus Bliskiego Wschodu jest w tej chwili już przewrócony. Oni mają zaplanowane, ogarną sytuację wokół będą mieli bezpieczną sytuację, i ich przewagi, bo o co chodzi? W Izraelu, jak wiesz, to było niebywałe, ile milionów ludzi w ciągu ostatnich miesięcy potrafiło wychodzić, mówię w skali całego kraju, nie tylko, bo Tel to to były też setki tysięcy, ile ludzi wychodziło i, mówił Izraelczyków, i robiło gigantyczne protesty przeciwko w ogóle Netanyahu i całym temu rządowi, tak? I tej koalicji. To były niewyobrażone protesty, wydaje mi się, jak na Izrael dawno nie pamiętane. Oczywiście nie osiągnęły żadnego skutku Wiadomo, że tam był kwestia sądu, bo to były różne powody. I teraz ten cały, ta cała ofensywa zbrojna, którą na i jego gawinę jakby wojenny w tej chwili, tak, rozpoczął i realizuje, no to on oprócz tych sukcesów zewnętrznych daje niesamowite narzędzia utrzymania się przy władzy, więcej spacyfikowania de facto opozycji i wszystkich, którzy wiesz. Już teraz, na przykład, nawet w, 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 głos, w, w, w kręgach partii pracy słyszy się opozycyjnej pra, partii wobec tego. Słyszy się głosy, że trzeba to dokończyć. Rzeczywiście wejdźmy do Libanu, wreszcie wygońmy ten Hezbollah. Za, tych ale te... to jest krótkoterminowe. Tak, ale nie tylko, dlatego pod, pod, podciągam, bo to tak długi wywód, ale jest jeden, jedno hasło. Czy, czy nie widzisz w tym właśnie tej, tej chęci, żeby tutaj doszło do odbudowy wiesz tej świątyni jerozolimskiej, doszło do tych wszystkich aktów? Absolutnie i tu też niestety, przepraszam, będę się musiał powtórzyć, ale ja już o tym wcześniej wspominałem. Tego struktura tego rzymiańskiego państwa, specyficzna struktura narodu, który powiedział, że jest najważniejszy, bo jest wybrany, bo jest szczególny. I tutaj ma, ja się z tym zgadzam, rzeczywiście tak jest. Cała jego struktura i sposób działania, i to, że przetrwał z całą swoją tą tak zwaną kulturą do dzisiejszych, do dzisiejszych czasów praktycznie w sposób nienaruszony, jest oparta na czymś, co się nazywa przepowiednią. Jak poczytamy sobie tą starą książkę, to tam od proroków się roi. Taki prorocy, inni prorocy. W naszych kolendach nawet niedługo będziemy śpiewać, też się prorocy pojawiają. Prorok to był bardzo, to było bardzo ważne stanowisko w tamtejszym świecie. My patrzymy na to pod kątem takim bardzo mocno historycznym, jako jakiś może dawny zabobon. No, natomiast jeżeli znów czytać się, kim był taki prorok, to była osoba, która mówi, mówiła wszystkim, jak ma być, do czego zmierzamy. Mówi tak, ja mam do czynienia z tym kosmitą, czy kimkolwiek on jest, mam z nim kontakt, on mi mówi, jak ma być. Ja wam to przekazuję tak, jak potrafię. I czy chcecie, czy nie, to do tego dojdzie. I teraz popatrzmy, jaki to jest nieprawdopodobnie silny mechanizm, ponieważ on jest, wydaje się, w swojej strukturze, jest nieunikniony, musi nastąpić. Czyli można spokojnie robić wszystko, żeby taka, ta, takie prorostwo się spełniło. Mówi, mówiąc innymi słowy, mówię o tym, że nie to, że coś jest już z góry zapisane i nie ma od tego wyjścia. Tylko, że po prostu ludziom jest o wiele łatwiej zaakceptować coś, co się wydarza, kiedy im się powie: popatrzcie, to już wtedy powiedziano. I jest to absolutne naginanie i manipulowanie faktami. Ja tu się pochwalę troszeczkę, że sam do tego doszedłem, ponieważ była ta, tu też opowiadam w tym programie, ale jeszcze raz się powtórzę, jak już o tych prorostwach, żeby było wszystko, bo jest ta świetna przepowiednia, która przewidywała kolejnych papieży którzy mieli na tronie Piotrowym w Watykanie występować. Jest, jest ten, ten chrześcijański prorok, który ich świetnie opisywał. Mnie to bardzo zaintrygowało i okazało się, że im bliżej naszych czasów, tym to proroctwo jego jest lepsze i dokładne. Jak jeszcze za jego życia, to on nie trafiał w ogóle, robił pudła. Ci papieże się nie zgadzali. To na naszych czasach. No więc właśnie, więc nawet papież... Ci władze kościelne, wybierając papieża, robiły to w taki sposób, żeby on przy okazji, przy okazji dobrze wpisywał się w to prorostwo, co wskazywałoby na ten kontakt z siłą wyższą, z siłą tą absolutną, z boską prawdopodobnie i wzmacniało tym bardziej jeszcze religię. To, ale ta proroga, to prorostwo to jest pikuś w porównaniu z zawodowcami ze wzgórz Golan. Oni robią to od tysięcy lat, wiedzą jak to robić. I ja, czym, się kończy, czym, czym, czym się kończy nasz Nowy Testament i do czego zmierza ich testament? Do apokalipsy. Oba. Tak jest. Pod miejscowością Armagedon. Właśnie tam ma się odbyć wojna no. absolutna wojna światów. I wszystko na co... ma się pojawić. Ma się pojawić Antychryst. I spójrz teraz, w jaki sposób jest to manipulowane. Czy Trump może jest Antychrystem, czy może nie? kto tu jest antychrystem, Już powinien być antychrystem. Może... I ludzie, ja, ja na przykład obserwuję naszych kochanych rodaków, jak oni kochają, wszyscy Polacy, jak kochają proroctwa. Od księgi Saby, Sybilli, czegoś tam jeszcze, Nostradamusa. Czytają proroctwa, trzęsą się, jak ja widzę na, na, na YouTubach, jak, te, jak są oblężone te, te kanały, które różne proroctwa przekazują. Nieprawdopodobna podatność na tego typu rzeczy. I zgoda i powiedzenie: O, no tak, bo tak się musiało stać. Ale dobrze, Fajnie, to wszystko powiedziałeś. Jednak dołóżmy do tego to, że te proroctwa y, y, klasyków mówimy akurat o tych prorokach, którzy tak, są. Przez naprawdę poważne siły. Z gór. Jeremiaszach, Zachariaszach, tak, tych Ezechielach. Daniela i Ezechiel, ale te proroctwa po prostu, czy też tych gór, które też tam funkcjonują, przecież są ważni ludzie w tym na przykład mistycznym nurcie, prawda. Mówię tutaj o Ideizmie. To one są manifestacją planów pewnych grup istot spoza naszego... Oczywiście, oczywiście, dlatego właśnie pokazałem ten mechanizm. mechanizm, i, Ale chodzi mi o to, że to, wiesz, to zrobiło, jakby to być, to zbudowało pewien rodzaj wiarygodności temu, co nazywamy przepowiadanie, tak? Odczytywanie po prostu yy, właściwie planów. Ale ja uważam, że przepowiadanie mamy dwie kategorie. Z jednej strony to jest to, że ktoś zaplanował i ci mówi, tak, że to będzie za ileś tam lat to i to, i ty to przekazujesz ludowi. Natomiast są ludzie tacy niezależni, którzy szczytują z pola informacyjnego, nie są do tego upoważnieni, wiesz o co mi chodzi. Takich jest mnóstwo. Ja nie mówię o różnych oksztaplenach, bo zawsze tacy są, ale czy przez sny, czy przez jakieś inne sytuacje, że ktoś ma wglądy, naprawdę bardzo wiele osób, niech to będzie, wiesz, ta, wiesz, ta niewidoma, z bugarni, z. Ba, Baba Wanga. Baba Wanga, który się bardzo wiele rzeczy sprawdziła. sprawdził. No, ale jest... wiesz, ale weźmy chociażby zdalnych, zdalne postrzeganie. Czyż to nie jest tak, to samo? To jest samo, czyli... Czyż tam oprócz przestrzeni można również poruszać się w czasie? To to, mamy drugą kategorię. Z jednej strony są to zapowiedzi zaplanowanych zdarzeń, i, i tutaj wiadomo, że ktoś gra i się rzadko myli, chociaż wiesz, jak to jest planem. Plan ogłosisz, a potem są różne perturbacje. Tylko nigdy te, nazwijmy to, przepowiednie do końca się tak nie zgadzają. Czasami czasy kompletnie są. Różne. Natomiast, no, co, co by tu powiedzieć, no, moje pytanie też jest takie retoryczne, że oni mają swoich, jak to się mówi, protektorów. I nie znam takiej grupy na świecie, mówię tutaj o grupie religijno-etnicznej, która by w tak długim czasie miała ten protektorat tak twardo zbudowany, tak długo utrzymywany, i tak konsekwentnie realizowali, mimo że na pewno wiele z planów, które gdzieś tam mieli, na pewno się do końca nie, nie zrealizowało, bo tam są zawsze inne grupy, które realizują jakieś inne plany, tak? Więc przypomnę to ze starożytnej mitologii, w sumie jak to do Zeusa uciekały córy Plejad, a chroniły się przed zakusami powiedzmy Aldebarana, tak, jak sięgamy do nazistowskich tych źródeł, a kto nazistom podpowiadał może jakiś układ gwiazd, to wie, że powtarza się Gwiazda Aldebaran, nie, to się powtarza, tak. Tak. Z kajadanami, no to, to nie wiem, na ile właśnie można by ich kojarzyć z, z, tą, z tą, powiedzmy, grupą wiesz, judaistyczną, bo to jest daleko, nie robię tego. Ale chodzi mi o to, że oni są tak mocno prowadzeni, są tak, jakby, zaopiekowani, że użyję tego słowa tak mocno zaopiekowani, że nie znam innej grupy, takiej, która ma jakąś tożsamość, zbudowaną historycznie która byłaby tak zaopiekowana. Ja pomijam, czy oni są dobrze, czy też źle. Sam widzi, że nie w tym rzecz, teraz nie to poruszam. Natomiast wydaje mi się, że stworzenie, katoli... znaczy, ruch chrześcijański, wydaje mi się, że postać Jezusa, ja uważam ją za historyczną, yy, chociaż nie znaczy, że ta historia jest tak opowiedziana, jak było naprawdę, to nie w tym rzecz. I to jest taka historia, taka tożsamość, która ma dwa tysiące mniej więcej lat. tak I ona też jest bardzo mocna. Ale ładnie ją podwiązano pod, pod tożsamość Izraelitów, prawda? I to jest taka całość, która niby ma coś znaczyć, ale... No nie, bo, bo, no bo ci, ci Rzymianie piszą te książki, te testamenty, piszą dla wszystkich. Mhm. Oni nagle zorientowali się, że tak naprawdę mogą wszystkich zdominować, pisząc im różne książki. Chrześcijanom napisali Nowy Testament. Islamowi napisali Koran, bo jeżeli popatrzeć na, isla, na Islam, to jest to religia abrahamiczna. Zaczyna się w tym samym punkcie, co judaizm, co chrześcijaństwo i do, do, dołącza do tego Islam. Jest to generalnie judaizm dla Arabów. Teraz jeżeli popatrzymy na wolnomularskie ruchy i na tą dziwną religię, gdzie znów też Bóg jest nienazwany, ale jest bardzo uniwersalny, jest to generalnie kolejny testament dla, dla mistyków współczesnych, którzy nie chcą czerpać z tradycyjnej religii itd. Tak tak Także ja myślę, że ci ludzie są bardzo płodni. Widać to zresztą po zwojach Kumrany, jakie tam są różne historie, jakie teorie. Widać po ilości apokryfów. Są płodni, chociażby potwierdza to fakt, że Talmud jest księgą żywą. Jest nieustannie komentowaną, więc on obrasta czymś, co my ewentualnie w kulturze chrześcijańskiej byśmy nazwali apokryfami. W Talmudzie nie ma apokryf. Jest obowiązek dopisywania swojej interpretacji, i dzięki temu ta, ta, ta księga nie, nieprawdopodobnie się rozwija. I dzięki temu, przy tej płodności, można tworzyć religię na odpowiedni użytek, dla odpowiedniej kultury, w odpowiednim czasie. I tak się to niestety dzieje. Tutaj, wiesz, ty byś widział bardziej, że zostało to jakby tak zaprojektowane, te wszystkie ruchy w historii, te religie. Znaczy, mnie się wydaje, że jest, że zgadzam się z tym, że, z, że strony jakby tych wybitnych postaci, które są wszędzie, była, była i to dość skuteczna próba pewnego przefektorowania prawdziwej istoty źródła. Na przykład nie wiem, jak islam powstawał, tym bardziej jak powstało chrześcijaństwo i kim był Jezus. Więc w gruncie rzeczy to raczej bym powiedział pewną próbę wykrzywienia tego wszystkiego. Kiedy się przyglądam na przykład tej kulturze teraz islamu i tej fazie tak, wojny, to mi przychodzi do głowy tak. Pozwolisz taka refleksja, to jest taka refleksja. Zejdę trochę do tej polityki, żeby jakbym zadał pytanie, czemu ten Iran, który no, ma też tysiąc lat, tysiąc lat to Persja, tradycja niesamowita, tak? E, e, tutaj e, i, i masz tą historię i masz ich po, po, poziom technologiczny, gospodarczy, ekonomiczny, tak? Jaki jak jest? No Mają tutaj Rosję, Chiny w miarę otwarcie. Ile mają, tyle mają, ale tak potężni nie są. I zadaję pytanie dlaczego. Wydaje mi się, chociaż były czasy zapachlawie, więc to nie było aż tak do końca. Teraz to państwo teokratyczne, bo ono jest teokratyczne, ono ma jeden niesamowicie ważny komponent swojej jakby konstrukcji społecznej. Otóż yy, tam kobiety nie mają w zasadzie w przestrzeni publicznej nic do gadania. One mają pilnować domu, rodzenia dzieci. To ja jest, tu jest, jako się cieszę, bo to też jest ważne. I ty byś chciał pojechać walczyć o no, prawa kobiet w Iranie? Nie, nie, nie Pozwól nie. feministkom najpierw, niech te warszawskie okay. feministki pojadą pierwsze. Widzisz, ty, 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 ty myślisz, nie bierz mojej refleksji, Dlatego, e dlatego, że nakładasz, projektujesz nie, teraz naszą nie, kulturę, nasz, nasz sposób pojmowania nie, nie wiesz, ro, roli różnych, nie wiem, dziś, dziś nad tak, płeć nie jest czymś konkretnym. Ale nie, nie, nie o to chodzi. Ty nie, wcale nie rozumiesz, co ja chcę powiedzieć. Nakładka taką robisz z politycznych sporów. Ja w ogóle nie wchodzę na taki poziom takiego sporu. No, Bo o... wychodzi na to, że ta wojna o te kobiety jest. Nie, nie. Ja w ogóle coś z innego. Z ja chciałem zupełnie coś innego powiedzieć. Naprawdę z innego poziomu. Chciałem powiedzieć po prostu, że przez fakt, to, to nie jest element takich grafiki, który spotkasz na co dzień. Przez fakt. Że kobietom w tym kraju, w tej kulturze nie dało się w zasadzie żadnej istotnej roli do spełnienia poza tymi obowiązkami matki i żony i wychowywania dzieci, że ta potężna energia żeńska, która ma gigantyczną siłę stwórczą, nie jest jakby, jakby być wprowadzona do tworzenia wiesz innych elementów rzeczywistości społecznej, gospodarczej, technologicznej. Ja mam taką tezę, rozumiesz, to się możecie nie zgadzać, że właśnie to wykastrowanie za przeproszeniem tej energii żeńskiej z obiegu społecznego, pozbawienie kobiet wpływu na podejmowanie decyzji, na, na, wiesz, na, na technikę, na naukę, wiesz, przecież żeby nie mylić rzeczy, to, że ja się nie zgadzam z gender, wiesz, to nie, to nie znaczy, że ja jestem przeciwko roli kobiet w życiu społecznym. To są dwie różne rzeczy. Przecież w nauce, w technice. I teraz Panie komuś... ministry są bardzo Panie, kreatywne. Wiesz, to, jest, to jest aberracja, widzisz, bo my nie umiemy tak jakby poszukać zdrowego rozsądku w tym wszystkim. Przecież wiesz, że ja też jestem przeciwko tej całej ideologizacji. To, to, to już jest patologia, bo Natomiast każda to jest, sprawa... Ja myślę, że to jest najmniejszy problem ale to nie jest... W, tej, w tym obecnym konflikcie. Ja tylko zwróciłem uwagę i podtrzymuję to, że pozbycie się, wiesz, energii, że w, w, jeśli chodzi o kreowanie społeczeństwa i wszystkich aspektów jego, jego jakby kultury, rozumiesz, gospodarki, techniki, biznesu, jest wielkim, jest, 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 jest jednym z powodów olbrzymiej słabości choćby Iranu, po prostu w sensie jego, jego znaczenie potęgi ekonomicznej, politycznej, gospodarczej, technologicznej po części. Jest to jeden z powodów, uważam. To nie znaczy, że ja chcę tam robić teraz jakąś rewolucję anty, wiesz, to nie o to chodzi problem. To nie o to chodzi. Może się nie zgadzać. I może, tak. ale ja myślę, myślę, że to nie leży u... u, u tak, kwestie są, oczywiście są częścią tego konfliktu, ale są gdzieś na samym końcu. Ten... Nie, chodzi o, nie chodzi o konflikt, nie, nie. chodzi ten... o pokój, że to jest, że oni są słabi, rozumiesz? Michał, Ja to ani dlaczego dzisiaj ten świat islamu, zobacz, oni oni zostali rozwaleni, Libia została rozwalona, Egipt został rozwalony, wszystkich po prostu, co weźmiesz, weźmiesz do ręki, to wszystkie te, ja wiem, kto to rozwala, my wiemy, że Rzymianie to zrobili, tak? Zrobili to bardzo łatwo, tak. Ale, ale, ale to... Janusz, myśmy już tą, już tą płytę kiedyś grali w historii, kiedy pojechały Krucjaty. Krucjaty trwały 300 lat. Kupę czasu powstało nawet państwo chrześcijańskie na terenie, na którym dzisiaj notabene jest Izrael. Nazywało się Otremę. I było to państwo, które miało nawet swojego króla Baldwina, który stworzył nawet dynastię. I gdzie co się z tym stało? Nie istnieje. Mało kto już o tym, o tym, o tym pamięta. Natomiast to, co istnieje, to co zostało z, tam, z tego czasu krucjat to tak naprawdę z perspektywy czasu można było określić, dlaczego do tego doszło. I te kwestie ideologiczne, czy ktoś jest sprawiedliwy, czy jest lepszy, czy to, czy tamto, czy kobiety, czy nie, y, są drugorzędne, pierwszorzędne, zawsze są ekonomiczne. To, co się w tej chwili rozgrywa na świecie, według mnie, tak. według mnie, to, jest, to, to jest powód jest tylko i wyłącznie taki, że hegemonia dolara i jednego systemu finansowego dla całego świata Zaczyna się chwiać w swoich posadach. Rzymianie, ich bankierzy, opracowali do perfekcji operowanie środkami finansowymi, tworzeniem pieniędzy z niczego, czyli dokonywania praktycznie magicznego obrzędu. Nieoczekiwanie powstało bardzo silne ugrupowanie państw BRICS, które chce wylansować swoją jednostkę monetarną, ale one obie nie mogą istnieć równolegle ze sobą. Ponieważ obie będą się zawsze zwalczać. Dlatego dziś to nie jest kwestia już nawet kultur, to jest kwestia być albo nie być. Jeżeli, jeżeli Izrael i Ameryka i Europa Zachodnia, Wschodnia, wszystko jedno, Unia Europejska pozwoli na wzrost znaczenia państw BRICS, praktycznie podcina sobie gałąź, na której siedzi. Więc z tego powodu jest ten konflikt. On właśnie do tego zmierza. I te wszystkie proksy wojenki. One mają sprawdzić, kto jaką dysponuje siłę, siłą i jaki ewentualnie błąd popełni, by móc go wykorzystać w ostatecznej rozprawie. Czyli w tym ostatecznym Armagedonie, który ma wymiar nie religijny, a ekonomiczny. Chyba, że, a może tak właśnie jest, to religia jest pieniądzem. Polityka jest bardzo ważna w tym wszystkim. Na, reprezentuje de facto powiązania poszczególnych, wiesz, części ludzkości z różnymi pozaziemskimi grupami. A tak notabene parę dni temu tu się odbył w Warszawie chyba konferencja BRICS, pod hasem BRICS. Wiem, że tam ją współtworzył Józef Bialek, znam go jeszcze z czasów PRL-u, współpracy takiej niezależnej. No, ale to pewnie nie, absolutnie niezależna, ponieważ Polska nie ma szans, będąc w Unii Europejskiej, nie ma szans być krajem. Nie, to, to, tylko to jesteśmy, już jakby nie będę ciągnął w tą stronę, bo ten konflikt między tak mówi, globalnym południem, czy globalną północą, czy, czy wiesz, między światem zachodu, czy anglosaskim światem i sprzymierzencami a powiedzmy, właśnie Chiny tutaj weźmiemy się Rosję. To jest już to jest kompletnie jakby potężny dział wydarzeń. Jeżeli wrócimy na te nasze ścieżki ufologiczne, bo tak. gdzieś się to wszystko rozgrywa poza naszym widokiem, i niewiele możemy powiedzieć, kto tam właśnie komu sprzyja, Zauważyłem, tylko że. Sprzyjanie jakiejś grupy pozaziemskich sił tej właśnie, jak mówisz, Rzymianom jest tutaj no, ewidentne i jest skuteczne i długofalowe, ale w gruncie rzeczy prowadzi do, jakiegoś, do jakiejś kolejnej bitwy kosmicznej. Czyli, krótko mówiąc, dla mnie to, co się dzieje, to, jest, to są jakby coraz bardziej napierające na siebie pozaziemskie układy, które wchodzą w, w, w pewien rodzaj konfrontacji, a ich rezydentury na Ziemi po prostu coraz bardziej wchodzą między sobą w konflikt. Oczywiście są siły środka, według mnie, w jakiejś tam układance, nazwijmy to ONZ-owskiej, pozaziemskiej, które by chciały, żeby to wszystko jakoś to się rozeszło, żeby nie było takiej rozwałki, ale zawsze jest tak, że jedni walczą przeciwko drugim, a ziemianie jesteśmy my tylko takimi rezydentami, wiesz, obcych, obcych interesów w gruncie rzeczy, albo może pozaziemskich interesów. Jedne są, według mnie, pozaziemskie siły może bardziej skore bronić tego, co nazywamy pokojem, wiesz, tymi wartościami, a inni chcieliby tej rozwałki, bo się żywią właśnie tym strachem. I to ja tak Kończę to podsumowanie, a ja przejdźmy teraz na całe konkrety, bo tutaj miałeś jakieś ciekawe wiadomości z tej Kanady i w ogóle z tymi wiesz. No, kontynuujemy. Rzeczywiście, myśmy to zaczęli tą, tą całą historię z ujawnieniem tej sytuacji, kiedy to najpierw była ta historia. Tak szybciutko przypomnę bo rozmawialiśmy o tym w tydzień, tydzień temu. Najpierw pojawił się chiński balon, mówił o nim cały świat, przeleciał przez całą Amerykę. Kiedy już przeleciał przez Amerykę, został zestrzelony i była dyskusja, co, co to są, te, czy, czy jest możliwość, żeby jakiś obiekt, który trzeba tu nazwać, niezidentyfikowany, mógł wlecieć na amerykańskie terytorium i sobie przelatywać, zrobić sobie taki tour de Ameryka po wszystkich akurat miejscach, gdzie są Fajne różne instalacje. Tak sobie ten chiński balon leciał. No i Chińczycy na początku mówili, że to może jednak chyba nie jest ich, a potem powiedzieli, że tak, ich, ale on tylko naukowy jest, w ogóle bada płatki śniegu na pewnej wysokości, że tu jest wszystko pokojowe. I nieoczekiwanie 11 lutego 2023 roku, jednego dnia, zestrzelono trzy kolejne obiekty, z czego jeden nad jeziorem Huron, hmm. drugi nad amerykańską Alaską, a trzeci nad kanadyjską Alaską, nad prowincją zwaną Yukon. Wszystkich w tych trzech wypadkach zrobili, zrobiły to amerykańskie myśliwce i powiedziano wprost i potwierdził to amerykański prezydent Biden, że to były obiekty niezidentyfikowane. Do tej pory Śmialiśmy się w zeszłym tygodniu, że do tej pory tego nad jeziorem Hurun nie znaleziono, ale przez tą dokumentację, która przeciekła, nie tyle przeciekła, co została ujawniona w Kanadzie, ja Państwu w zeszłym tygodniu czytałem takie różne fragmenty tego, co ujawniono w tamtym czasie, i dzień po naszym spotkaniu pokazano zdjęcie tego obiektu. Zdjęcie nie powiedziano, kto je zrobił konkretnie, ale można przypuszczać, że zostało zrobione z samolotu, który ścigał taki obiekt. A w konsekwencji go później zestrzeli. Ja Państwu pokażę w takim razie ten obiekt, jak on wygląda. I czy go. Czy go na razie teraz ma, nie jest. Chyba widać. go widać. Widać go teraz? Bo teraz ten, tak, widać go. Czy taki, taka podkowa jasna. Tak, czy, taka podkowa. Czy to, jest, czy to jest obiekt, który leży na ziemi, czy to jest obiekt jeszcze w powietrzu? Wygląda na to, że jest to obiekt w powietrzu. Kiedy on był dołączony do dokumentacji kanadyjskiej, był dołączony do dokumentacji sfotografowany obiekt niezidentyfikowany, to zdjęcie gdzieś jest nadal w archiwach, a ze względu na to kanadyjskie prawo do ujawniania tego typu informacji zgodnie z prawem zrobiono kserokopię tej fotografii, więc mamy coś tak niewyraźnego. Zwracam uwagę, wiesz, pomijając, bo to wiadomo, dostarczyła władza to zdjęcie, no nie sądzę, że to miały być fałszywe. Nie w tym zdjęciu, muszę Ci powiedzieć, porusza ten kształt takiej podkowy, ponieważ w tej, no, ponad 30-letniej tej, wiesz, mojej takiej pracy, interesowania się tym tematem, ileż razy widziałem na różnych zapisach wideo, przeróżnych, z których część uważam za wiarygodne, właśnie tą charakterystyczną cechę. Gdzie mamy do czynienia z jakąś obręczą, ale jednak ta obręcz po prostu ma taki rodzaj takiego, wiesz, przerwanego, jakby wiesz, no tak trochę jak podkowa, tak? Tutaj to nie do końca, ale mm -hmm. e, e, wiesz o co mi chodzi. Ten, ten właśnie element, którego, który nagle jakby, jakby nie istniał, przerwana obręcz. Naprawdę tyle razy. To, jak ja widziałem teraz na prywatnych nagraniach, kiedy ludzie mi tam coś pokazywali, wiesz, myślę, no i od razu aha, no, nie, nie zrobili tego sztucznie, bo oni nie wiedzą o tym, że jest taki mały detal, taki charakterystyczny detal. Ja nie twierdzę wszystkich UFO oczywiście, ale w bardzo wielu przypadkach, że jest taka właśnie przerwa, wiesz? Takie właśnie Dlatego no, zachęcam je to zdjęcie do zaakceptowania, że coś w tym stylu mogło tam być. Tak. I z, prawdopodobnie, ponieważ ujawnił to rząd kanadyjski, został. Ten obiekt sfotografowany z kanadyjskiego samolotu, który w ramach sił Norad broni Ameryki Północnej od północy, ale zestrzelił go samolot amerykański. to był samolot F-22 Raptor. Ten samolot. No, ten Norad tam cały wybronę. czas czuwa tak? to cały czas jest operacyjna, jakby praca od Noradu, tak? Tak. Obiekt został odkryty na wysokości. Tutaj podano 40 tysięcy stóp, także to jest jakieś 13-14 kilometrów nad Ziemią, czyli bardzo wysoko. Tak, nawet samoloty pasażerskie nie latają takiej wysokości. Myśliwce, myśliwce tak. Tu lecą te samoloty nad, nad Alaską i został zestrzelony. Tu widać tutaj na boku tego samolotu, że ma, że ma tam odbezpieczoną rakietę typu Sidewinder. Ten obiekt UFO został zastrzelony przez tą rakietę. Tu chciałem Państwu pokazać, jak wygląda taka rakieta. No niby taki I ta rakieta okazało się, że pierwsza przeszła na wylot tego obiektu, nie robiąc mu żadnej krzywdy. Dlatego, że wiemy to stąd, że zachowały się zapisy rozmów z pilotów, które w zeszłym roku ujawniono, że pilot wystrzelił właśnie taką rakietę w stronę obiektu UFO. Rakieta przeszła na wylot, nie robiąc mu krzywdy. Wystrzelił następną i ta druga rakieta trafiła, eksplodowała, obiekt spadł. I jak rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, ustaliliśmy, że ponieważ wpadło półtora metra pod śnieg, już nikt tego więcej nie znalazł. Tak tylko dla, jako ciekawostkę chciałbym podać, że ta rakietka, ona gdzieś jakieś 80 kilo waży, niewielka, ale ciężka, ta rakietka kosztuje 400 tysięcy dolarów. Także zastrzelenie UFO kosztowało 8 stówek. Można A, nieźle pożyć. Wartość za, za tego, się. gdyby go przejąć, to jest nieporównywalna, wiesz. To... Podaję tą, tą sumę także dlatego, żeby przy okazji uzmysłowić, jak kosztowne są wydatki na zbrojenia, ileż to pieniędzy pochłania. I tu przy okazji również chcę dodać, że te firmy zbrojeniowe do kogoś należą i ktoś bierze z tego profity, ktoś bierze z tego premie, i nie, ktoś sobie nie, z tego nie, bardzo nie, dobrze. dobrze żyje przez całe pokolenia, a my za to płacimy, bo to teoretycznie to, co niosą ci panowie, ma służyć naszej obronie. Żeby nas bronić. No, Oni nie robią nie. tego dla siebie, tylko dla nas Panie, to robią. Był... Mówię to teraz z przekąsem i to gruby. W tej terenie wiesz, mieli prawo strzelać do czegoś, co nie jest ich, prawda? Tak. tak. Więc, mam... te, więc ten obiekt został zestrzelony i do tej pory nie został odnaleziony. Także na... wypowiedział a, jest... się w tej sprawie również yy, Justin Trudeau premier. Tak. Premier, że zadzwonił osobiście do, do Bidena. Biden go uspokoił, że niebo nad Kanadą jest bezpieczne. Także dajmy sobie rady. A wiesz, ja tutaj, jeśli chodzi o wątki ufologiczne, które ja dzisiaj mogę wnieść, oprócz tych naszych rozmów takich natury ogólnej i refleksji, to pojawiły się te wątki ufologiczne, w czasie tego expo, tam tej imprezy w Gliwicach, tam pod patronatem Bartolega Galbarczyka Robionej, gdzie spotkali się, no było tam według mnie, co było po 30, ale kilkunastu, a może dwudziestu kilka, to były stoiska różnych mediów, tak niezależnych. No i były takie jakby trzy elementy, które mm, myśmy takim live robili stamtąd, więc ktoś to oglądał na NTV, to tam mniej więcej wie. Yy, gdzie te elementy się pojawiły? Po pierwsze, yy, ja miałem przyjemność wprawdzie już później o 17, więc ta frekwencja już była stosunkowo mała, ale jeszcze troszkę osób było przedstawić co było ważne, że też organizatorzy przyjęli to do planu oficjalnego, tak. Gdzie oprócz mnie na tej sali występowali dużo wcześniej czy się większej frekwencji, czy Grzegorz Braun, czy Korwin Mikke, tak y, Jacek, ten pogoda i cała masa dzisiaj takich osób, które ciągle jakby tutaj te narracje polityczne y, bardzo mocno są u nich postawione. Więc, a a moje, moja wiesz, prolekcja dotyczyła, y, nazywała się i cieszy mnie, że organizatorzy zaakceptowali tą propozycję, wiesz, bo zadałem wtedy pytanie, słuchajcie, tu wszyscy mamy różne swoje własne studia internetowe, ale zadajmy pytanie się, zadajmy pytanie, czy ktoś był pierwszy, a musiał być pierwszy, no wiadomo, ja powiedziałem wyraźnie, no na razie nikt nie zgłosił jakiejś konkurencyjnej informacji, i nie wykazał dokumenta taką dokumentacją, jak ja to zrobiłem, żeby przed 2004 rokiem ktoś zrobił tego typu studio telewizji internetowej, działające przez bity miesiąc, nadające live. Oczywiście chodzi o wylatowo, o słynny dom państwa Szpoleckich i całą tą akcję monitoringu, tak? Więc miałem przyjemność pokazać tam, wiesz, zarówno jak się to studio tworzyło, z jakich kamer, z jakiej technologii korzystaliśmy i że byliśmy po prostu pierwsi nawet chyba w Europie, jeśli chodzi o monitoring tych dziwnych znaków tzw. Tak non stop live, no bo tak owszem kamerowali w Europie, ale ale wiesz, ale nie w taki sposób, że byliśmy ustawieni non stop z kamerami i to live, że to wszystko szło do internetu, że przy okazji to były audycje codziennie, wiesz, wieczorem, live po dwie godziny. Też pochwaliłem się, że byliśmy chyba pierwsi w Polsce, którzy w ogóle zbudowali własne drony, puścili, wiesz, na ten i te drony nam puszczały sygnał na dół i myśmy ten też potem popuszczali u siebie w telewizji, tak, i robiliśmy monitoring, czy tam coś na tych polach jest, czy też nie ma. Więc mogliśmy tam pokazać takich parę różnych rzeczy. Wiesz, to robiliśmy tak dawno temu, kiedy te dzisiaj patrzę, o, widziałem jeden z ostatnich odcinków właśnie tej Skinwalker, wiesz, tej farmy kosmitów odcinka gdzie fajnie, dynamicznie robią ja tam helikoptery, śmigłowce, kupę, fajnych fachowców, sprzęt, słuchaj, kamerne termowizyjne takie i inne. Wiesz, dzisiaj oczywiście można się pochwalić, że w takim miejscu, wiesz, takimi dokonaniami, że przylatują ze śmigłowcami, ale myśmy po policz 20 lat temu, może nie mieli aż śmigłowców tego typu, ale mieliśmy swoje własne drony, mieliśmy swoje własne czujniki. UFO mieliśmy całą masę różnego też sprzętu i takich działań po prostu czysto wierzch poznawczych, tak? I w jaki sposób w ogóle jakby to nie istnieje trochę w tej historii. Ponieważ to w Polsce robione, to tam kto będzie się... tym to, 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 to niemożliwe w ogóle, nie? Ale to był taki jeden motyw, że mogłem to właśnie pokazać, przedstawić, pochwalić się właściwie, że my to robiliśmy naprawdę i to było pionierskie. Nie tylko w Polsce by się może okazać. Eee, I to była przyjemność, że taki, taki właśnie mógł być pre, taką kolekcję oficjalnie uznaną, więc moje w tym na tej głównej salce, gdzie, gdzie wcześniej był właśnie Braun. I a propos Grzegorza Brauna, którego, kiedy przyjechaliśmy tam z nie, też się tam własne stoisko, oczywiście przy okazji KMT to po prostu, no zdążyłem go tam tylko trochę skamerować, też no, nie czułem potrzeby, że nam go cokolwiek pytać, bo to trzeba mieć jakiś sensowny powód, czy coś, co by wniosło do, do, do czegoś, wiesz, istotnego, tak do mojej jakby teraz linii postępowania, ale ciekawe, że potem gdzieś tam w kuluarach, bo każdy z miał stoisko i żeśmy tam się mijali, różnili się, odwiedzali, nas też sporo osób odwiedzało i, i robiło sobie zdjęcia i podeszło tam parę takich osób, a my jesteśmy od Grzegorza Brauna, taka grupa, wiesz, bardziej taka można powiedzieć, no, zaangażowana, pozytywna, mająca z panem Grzegorzem chyba dobre relacje. Mówię, a my tak, my wiemy o panu, panie Nuszu, tak oczywiście, mówię, bo ja znam Brauna, poznałem go w, w, na lat 90-tych, w samej patronstwie Dudka, y, więc ta, bo się, bo tak dobrze mnie nie znam, no, ale ja, ja go, kojarzy mnie zapewne. On mówił, tak, tak kojarzy pana, ale do czego zmierza? Nie dlatego, żeśmy rozmawiali o Braunie, czy on nie kojarzy, czy też nie, tylko ja powiedziałem, wiecie panowie, słuchajcie koledzy, bo y, wiecie, że ja zajmuję się tematem UFO i kosmici IT i tak dalej, i to co patrzę i widzę to po prostu wy jako pewna formacja polityczna, ale to ideowa, tak się to pogląda, po prostu wy w ogóle nie macie tego rozpoznanego po prostu po ludzku, nie no, jest problem, że to są jakieś tam może demony, ale to nas nie interesuje, a jeżeli nawet to jak demonem to już mamy w, w Biblii na ten temat napisane co trzeba i to jest wszystko, co wy powiedzi, potrafi na ten temat powiedzieć, mówię i porozmawiacie z panem Grzegorzem, że ten temat jest prawdziwy, poważny, że to są realne rzeczy i i że trzeba by po prostu to środowisko takie, które no, przywiązane jest do tej, wiesz, do doktryny kościelnej, prawda, czy katolickiej, czy chrześcijańskiej, żeby ono zaczęło, wiesz o co mi chodzi, wiecie o co mi chodzi, żeby trzeba jakoś rozmawiać. Powiedziałem o Bon Jovanim, wspomniałem, że mamy taki fenomen, że i stygmatyk, i jednocześnie ufolog, nie? się oni raczej o tym nie słyszeli, bo to są różne światy, wiesz, to są w ogóle różne światy. Więc to był taki drugi wątek, no oni tak pokiwali są dość sympatycznie, postarają się tam kiedyś, może, ja powiedziałem, w jakąś dyskusję, jakieś coś. A trzeci element to już nie będę wymieniał nazwiska, bo jeden z prelegentów, autor jest takich książek dotyczących powiedzmy tej całego nowego porządku świata, nie, nie słyszałem tego osobiście, ale byli ludzie ode mnie, którzy słyszeli dokładnie ten wykład i on raczył w trakcie tego wykładu gdzieś tam po tym dyskusji, wiesz, bardzo negatywnie wypowiadać się, a to ci ludzie od UFO są tacy u nas, oni tutaj próbują właśnie rzucić wam taką historię, przecież to jest wymyślone przez CIA, wiesz, no i w ten sposób <laughs> cała jego wiedza o UFO sprowadza się do tego, że <laughs> nie przygotowała taką prowokację. Szkoda, że mnie nie było, bym wtedy tam, wiesz, podniósł rękę, zabrał głos i bym po prostu go, no, Zrugał z ziemią, zresztą potem, jak miałem swoje wystąpienie, było później yy, i byłem taki trochę bezszczelny się bez nazw, Zwierzch ja ich tutaj nie wymieniam też. Powiedziałem, że słyszałem, że takie były wystąpienia, że ktoś tak powiedział, to są tylko, można być albo ignorantem, albo agentem. Powiedziałem, bo już nie wytrzymałem, bo w dzisiejszych czasach, żeby w ten sposób mówić o UFO, mówię o ludziach wykształconych, wiesz? ja nie mówię o zwykłych ludziach, którzy nie mają jakby wiesz, o co chodzi, nie? ale żeby być wykształconym więcej, mieć aspirację do tego, że opisywać świat i mówić, jak on wygląda, tak, i pokazywać go głębokie, jakieś takie, wiesz, sprężyny, których normalnie nie widać, ten cały ten spisko spiskowania, jakby nie było, przecież jest, i żeby po prostu taką, mieć wiedzę o UFO i taką interpretację, to naprawdę jest pewien rodzaj dla nie, bardzo, poważne, bardzo, bardzo poważnego defektu intelektualnego i, i, i nawołuję tych wszystkich, którzy są jeszcze przy tych starych schematach, żeby trochę poczytali, poglądali. Niekoniecznie nas tutaj ciebie i mnie, ale są też inne źródła i, i po prostu poszli wchodzą do głowy. I to tak wyglądało a propos wątki ufo na, na Expo tam wiesz, po polskie tam wiesz, media w Gliwice. Ale sam fakt, że ty byłeś, to oznacza, że wiesz, że coś, coś się zaczyna w tym zmieniać. Pewne tak. idee zaczynają przeciekać. I nawet ci ludzie, którzy traktują to jako, jako działalność agenturalną i ich wiedza na temat UFO jest niewielka, nagle, to jest wielki wyłom, dotarło do nich, że to coś istnieje. Tak. I że, no, mogę, i że mogę... Ja paradoksalnie nie... nie obawiają się na forum publicznym wypowiedzieć swojego zdania, jakkolwiek ośmieszając się troszkę A? tym podejściem. I to są środowiska generalnie tak zwane prawicowe, ja to mówię tak zwane, bo wiesz, ja się nie czuję ani prawicowcem, ani lewicowcem, natomiast y, y, wiemy, mniej więcej z czym to się kojarzy i jak wiesz, oni mają duży problem z tym, chociaż jakbyś zobaczył na tak zwaną lewicę, to w sumie tam są robnięci od naukowej, to znaczy jak im ta podręczniki, ten mainstream naukowy czegoś nie powie, to tego nie ma, tak? Więc oni raczej z powodów naukowych, tak o oni, dlatego, bo przerobili naukę na religię swoją. Tak, oni tak, wierzą, ale. Że ale nauka ma rację. Wiesz, gdybym miał powiedzieć, że przy tak zwanej lewicy ten sceptycyzm antyufologiczny bierze się stąd, że bezkrytycznie czytają wiesz, te mainstreamowe naukowe wiesz, publikatory, i tam jak nie ma, to nie ma. A jeśli chodzi o prawicowe, raczej uważałbym, że te, ta niechęć i też nie, trudność z akceptowaniem tego, ona się bierze właśnie raczej z poglądami religijnymi. Wiesz, że jakby stąd jest ten opór. Czyli jedna grupa ma problem, bo ma pewne bardzo mocne religijne, religijne przekonania, a tam nie ma miejsca specjalnie na to, o się mówi w oficjalnej religijności, prawda? A druga po prostu, no, nie ma miejsca w oficjalnej tej naukowej, wiesz, schematycznej, doktrynalnej nauce miejsca na ten, na ten temat. No więc nie ma. I obie grupy to krytykują tylko z innych powodów. Tak bym powiedział. No dokładnie. Dokładnie. Ale coś, coś się dzieje tak, że w pewnym momencie, no, musi to popuścić, musi nastąpić zmiana. Nawet polskie mainstreamowe gazety, takie jak Rzeczpospolita, od czasu do czasu piszą jakąś historię dotyczącą UFO. I ja, ja czytając te nazwiska, które, tych ludzi, którzy to piszą, nigdy o nich nie słyszałem, że, nie, nigdy nie słyszałem, żeby zabierali kiedykolwiek głos w kwestii UFO, ale widocznie mają bardzo dobry układ, wujka, stryjka, czy jakieś coś z rozdania, z Magdalenki, czy z jakiegoś innego momentu, i tam się świetnie odnajdują, i mogą sobie, mogą sobie pisać. I dlatego, ta, tak, i zaczną pisać od dzisiaj, od, od, od dzisiaj, od jutra będą pisać, Zmien... będą już używać nie pojęcia UFO, tylko UAP, w związku z tym będzie epoka, to się zaczęło w zasadzie Aha. od momentu, kiedy myśmy się tym zainteresowali wcześniej, nic takiego właściwie istotnego tym nie mówiono, no, e, było jakieś tam UFO, ale to tam zajmowali się tym nieprofesjonaliści, teraz mamy wojsko, mamy rząd, mamy naukę, teraz się dowiemy, co to jest. I tak jest zbudowana w tej chwili, według mnie, percepcja, wiesz, znaczy tak jest kształtowana w tej chwili percepcja kwestii UFO, żeby odciąć tą tak. historię naszą, tak zwaną naszą, bo to to, to są setki tysięcy ludzi w skali świata wiesz to tego już nie będzie teraz oni będą tak bo mają pozycję w mediach powiedzą jeszcze bo to jest łatwo, przecież w internecie masz wszystko co myśmy zrobili co inni zrobili wiesz no to są tysiące miliony publikacji przeczytasz wiesz wiesz od dzisiaj no ale to jest wiedza od dzisiaj i koniec i dobrze nie no. I ten już... przeskok tak ale ten przeskok wcale nie jak się okaże jak się okazuje, wcale on nie jest łatwy dlatego że napisano niesamowitą ilość tak. książek jak to na zadeptać to w ziemię to jak to w ziemię? nie da się tego to... właśnie się już nie da Hmm. Także ci wszyscy, którzy sterują tym ruchem, czy tak. tym ujawnieniem, bo czasami używamy czegoś takiego, że to jest ujawnienie sterowane, tak. oni muszą ciągle pamiętać, że jeden nieostrożny ruch i tam ma pęka. I zaczyna im się to wszystko wymykać spod kontroli. Dlatego, że publikacji książek, broszur, magazynów jest ogromna ilość filmów. Dzisiaj do tego dochodzą filmy. Dokładnie tak powiedziałeś. Wiesz, Chris, widzę taką analogię. Ja wiem, że ona jest taka trochę toporna i przeaśna, bo się nie do doświadczenia politycznego w współczesnych czasów, ale kiedy przypomnimy sobie okres Okrągłego Stołu, te wybory pierwsze i jakiś rodzaj takiego powiedzmy, wiesz, zwycięstwa wiadomo jakich grup politycznych i wyparcie jakby całej tej prawdziwej, tu Wałęsa oczywiście na, na szczycie, tak? I wyparcie tego prawdziwego nurtu tych ludzi, którzy byli tymi prawdziwymi bohaterami Solidarności, nie do końca się dali wprząc w to rozkładanie Polski, wiesz, w ramach oczywiście okrągłostołowych układów. I w tym momencie po prostu jakby, ale jednak taki był motyw, pamiętasz, mówię tutaj o premierze Stefano, o premierze Olszewskim, tak? o Przemierze Olszewskim i takim tym ruchu dłuwy Polski. O to było takie bardzo prawicowe, dla mnie z sięych toczy się to nie jest moja bajka, ale trzeba przyznać ze spodów patriotycznych to było takie bardzo bardzo jakby to w, w porządku. Tak? To, było, to była próba zablokowania wpływów agentury wiadomo jak, jak, jak oni to źle to zrobili, ale no, próbowali. Tu Macierewicz dla mnie jest postacią, która wiele rzeczy zaczęła w tym kraju, mogła zrobić dobrze. Druga sprawa to jest oczywiście pokazanie tych wszystkich bohaterów prawdziwych z tamtych czasów, chociaż na chwilę, tak? Wiesz, jak Gwiazda czy, czy Walentynowicz, że oni przez pewien czas w tych mediach okrągostołowych, nazwijmy to, bo tak bym to nazywał, dobra? To one były praktycznie tak mało obecne. to by Ta tak ta, zwana prawica starała się przywrócić, jakby wiesz, pamięć o tych prawdziwych e, bohaterach e, tamtych czasów. No i to, ale to było krótko, teraz jak to się mówi, sam widzisz, że wprawdzie cokolwiek w opisie nie powiedział, on tak bardziej by chciał wspominać, e, chociaż sam, ci liderzy typu oczywiście Kaczyńskiej byli przy okrągłym stole, konstruowali to, to jednak jakoś chcieli pokazywać bardziej tych, tych bohaterów e, tamtych czasów, natomiast ta druga strona, no mniej wiemy z jakich powodów. I mam takie wrażenie, że tutaj będzie podobna, jakby to powiedzieć, to się to podobnie wiesz, ukształtuje. To znaczy, że po prostu nowi ludzie, którzy dzisiaj wyrośli na tym temacie i wyrosną jeszcze, mainstreamowe media, które będą miały dziennikarzy, którzy natychmiast skręcą w tę stronę, natychmiast po prostu będą ci raportować, będą mieli dużo lepszy dostęp do materiałów niż ty masz, niż ja mam, niż wielu takich niezależnych badaczy. To, to jest oczywiste. I w tym sensie oni przejmą, jakby, narrację nad, na, na, w Polsce i na świecie bo, nad tym tematem. Aczkolwiek to, co powiedziałeś, jest nadzieją. Ta gigantyczna praca, którą wykonywały setki tysięcy i y, badaczy, i pasjonatów, y, tysiące książek, to, to jest jakieś, jakiś punkt oparcia. I żeby się nie dać zagoni zagonić, jak to się mówi, do zagrody, mówię tutaj o środowisku ufologicznym, szeroko pojętym, a nas się też łatwo skłócić, łatwo nas podzielić. Ambicyjki, ambicje, wiesz, jakie jest. Tak, tak. To no, nie wiem, znowu weszliśmy na, na politykę. Nie wiem, chyba nas powoli zaczyna czas, czas gonić, więc. Tak, tak. Ja chciałbym... tylko tak, tą politykę porównywałem do, wiesz, znaczy od strony politycznej chciałem popatrzeć na to, co nazywa się dyskloże, tak? I nieraz sobie o tym mówimy mówimy naszym widzom i to dobrze, bo apelujemy do nich, żeby teraz na przykład przygotowujemy już na szczęście, wylatowie obchody 25-lecia, powiedzmy tych, tych pierwszych nazwijmy to umownie, znaków z Boże, chociaż nie wiemy, kto jest robi. żeby to ludzie, to nie ma znaczenia. Więc jakby chcemy po prostu. Aby to środowisko zaczęło się jakoś konsolidować. Kolejne UFO Forum planuję bardziej jednak na, na jesień, chociaż zobaczymy, bo wynalazki przesuwam na, na, raczej na luty, te niekonwencjonalne, ale ta potrzeba, harmonia konsensusu raczej będzie w terminie takim jak zawsze, czy ostatni weekend czerwca. Czyli my potrzebujemy się konsolidować, Chris, potrzebujemy się spotykać, też fajnie, jak mam nadzieję przyjedziesz do, do Polski, będziemy o tym rozmawiać w przyszłym roku, to mam to nadzieję, że się znowu pojawisz. To byłoby super. z mojej strony na Ten... dziś nie będę męczył. No, to... Nie wiem, w takim razie, żeby, 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 żeby szybciutko jeszcze wrócić do super ufologicznego tematu. No, masz ten, Taka zresztą. ciekawostka, bo może, żeby bardziej rozluźnić ten temat od tych wojen, odejść od tych różnych ruchów politycznych, prawej, lewej, prawy do lewego, lewy do prawego. Naprawić I tak w koło, przez całą naszą historię, to nieoczekiwanie w stanie, który bardzo dobrze się kojarzy, Nowy Meksyk. W miejscu, którym jest Roswell, czyli stolica światowej ufologii, gdzie... Było masa, 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 masa spotkań z czymś nieznanym, niewiadomym, było spotkań z UFO, nieoczekiwanie, nie studiując Google Earth, mapę, czyli tą mapę naszą internetową, można odnaleźć niekiedy bardzo interesujące rzeczy. I tutaj zapraszam Państwa na taką właśnie kosmiczną podróż. Zaczynamy od tego, że będziemy, gdzie to jest moja share, o już tu jest, że będziemy lecieć właśnie z kosmosu w dół w stronę stanu Nowy Meksyk. Tu widzimy stan nowy. Meksyko Meksyk. jest, dobrze. Mhm. Tak, więc powoli lądujemy, jesteśmy coraz bliżej. Tu Algo. widzimy na dole tak. Alamogordo, tam, o, gdzie tak. jest, tam, gdzie jest to laboratorium, które w projekcie Manhattan zbudowało tak. pierwsze amerykańskie bomby tak, atomowe. Właśnie. Po prawej bardziej wyżej Roswell widzę. Lądujemy dalej. O, a tutaj jest miejscowość Socorro. Tam, tak. gdzie policjant zamora przez 2,5 godziny gonił TikTaka i do końca życia że, będzie tak. Tak, kluczowe miejsce. I tu widzimy różne rezerwaty indiańskie, indiańskie i lądujemy, lądujemy dalej. Tu jest coraz mniej danych na mapie. Tu widzimy jakąś kępę, jakąś górkę i ta górka tutaj jest już ważna. Bo tutaj coś leży. Widzimy ją troszeczkę dokładniej. W sumie nic ciekawego, pomarszczony świat, ale o kiedy zbliżyć się jest tutaj taki dziwny biały punkt. Mam nadzieję, że Państwo widzicie. A jeśli nie widzicie, to już klikam następny obrazek, żeby przyjrzeć się temu temu z bliska. Czy to jest to? Momencik jeden, bo nie chciałbym tego spalić. Łatwo takie rzeczy spalić. Okay. O, spaliłem spaliłem czyli to coś tak czyli to coś tutaj jest to generalnie latający, latający spodek albo coś co wygląda jak latający a wygląda jak tak na tyle to jest obecna obecna mapa obecne Google Earth jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem Ciągle tam było każdy z państwa może może to może to sobie zobaczyć ja podam współrzędne w opisie tej całej historii. Super. Także zaintrygowało mnie bardzo mocno to coś, to białe, które jeszcze ciągle wygląda nieefektownie. Zaintrygowało mnie do tego stopnia, że postanowiłem sprawdzić nad, w tym programie Google Earth Pro, sprawdzić dokładniej i przyjrzeć się temu na przykład z boku, jak to wszystko wygląda. I zacząłem ten obiekt obserwować z bliska. I, i zobaczcie Państwo, co, co tam zobaczyłem. Już to pokazuje. Jest, jest wszystko, wszystko jest, wszystko gra i wszystko buczy. I tutaj jest, proszę bardzo, taki dziwny obiekt leży sobie. To oczywiście, to już jest taka obróbka, prawda? Bo kamera optycznie tego tak nie widziała, bo kamera nie. widziała to z góry, tylko że przetworzyła obraz cyfrowo, prawda? Ten pierwotny optyczny, coś takiego, tak? tak. Ale to coś, to coś okazuje się być, że rzeczywiście tam istnieje i w Google Earth to wygląda w ten sposób, i rzeczywiście to złudzenia. Przypomina latający spodek. Tu chyba widać to najdokładniej, że to coś istnieje tam naprawdę. Wiesz, taki jakiś. I wiesz, kiedy mówimy, zwłaszcza to działa na wyobraźniach, ja się tak ku temu uśmiechałem, bo to jest w tej kwestii, ile było tych spotków, które spadły w Roswell, więc. Jeden, dwa, trzy, może więcej? Może ten ciągle od tamtych czasów leży i nikt go nie znalazł? Sfotografowała go satelita, obrobiła sztuczna inteligencja i on ciągle tam leży i czeka na swojego odkrywcę. Tu dookoła jest pustkowie, nie można tu dojechać praktycznie niczym. No ale tak już mówiąc o tym bardziej serio, co to no. ewentualnie może być, bo to coś rzeczywiście istnieje. To nie jest ani jakiś glicz elektroniczny, ani nie jest to żaden trik optyczny. To coś istnieje, ponieważ może, można to na normalnej internetowej Google Maps zobaczyć, a także na Google Earth Pro. Czyli to coś istnieje. Także według mnie to coś być może jest starym silosem po rakiecie międzykontynentalnej, po jakimś minutmenie czy czymś takim. I jest to betonowa pokrywa. czegoś, co spadło z jakiegoś może samolotu, z jakiegoś może konstrukcji. To jest za duże. Ja jeszcze to mierzyłem to, a, to jest przez duże. Google Earth. Aha. I pomiar wykazał, że jest to 9,95 m średnicy. Może na jakiś nawet tajny, wiesz, może obiekt, który jak powiedziałeś, dobrze powiedziałeś, że to może stary. Taki trochę to wygląda, jakby coś tam się już podniszczyło, nie? No, coś, coś tak. takiego wygląda. No i to oczywiście to jest... przychodzi do głowy, że najfajniej byłoby to sprawdzić samemu. No to helikoptery. Lecimy, tak? Ciekawe, to może, może nie helikopter, bo to jest drogo, ale można pojechać do Nowego Meksyku i zastanowić się, jak dotrzeć do tego miejsca. Prawdopodobnie miejsce jest albo czyjąś własnością prywatną, albo należy do rezerwatu indiańskiego. Słuchaj, pod tego Stanach, nie Przede wszystkim badaczom, którzy szczególnie w Stanach Zjednoczonych zobaczyli ten program, czy robiłeś to jeszcze u siebie niezależnie i pokazałeś to zdjęcie, no to jest cynk, no to sprawdzamy to. Nasi internauci zaczną sprawdzać i prosimy ich, żeby pod audycją zarówno tu u Ciebie, jak i u mnie dawali jakieś informacje, czy swoje jakieś sugestie, co by to mogło być i czy coś o tym wiedzą i ewentualnie jak to sprawdzić. No. Bo może to być banalna sprawa, a może coś poważnego. Ale fajnie, że to jest wyszukane. A kto to wyszukał w no. ogóle? Kto to wyszukał? Ja znalazłem to na TikToku. Na TikToku ze wszystkich miejsc. Także znalazłem na TikToku i zainteresowałem mnie to. Potem sam spędziłem, ale potem sam na Google. I to, nie jest, I to nie jest pierwszy raz. W takim razie, jak już jesteśmy przy TikToku, następna historia, ale tutaj z kolei ona jest, też ją znalazłem na TikToku, ale podpowiedział mi o niej pan Leszek, Leszek Ostoja Owsiany, znany ci zapewne bardzo. Tak, tak, znany ciężko, tak. Podesłał mi coś absolutnie intrygującego, co jest na terenie stanu Utah z kolei. Zaraz, zaraz pokażę następną intrygującą. Jak tam pokażę, tylko coś sprawdzę. Już momencik, to musi chwileczkę potrwać. Już jestem tu przygotowany. I teraz to w Utah. To wygląda w ten sposób. Proszę, zobaczcie Państwo, co to jest tam jutra. To są dopiero głazy potężne. I teraz jest pytanie, czy to jest część dawnej, starej, megalitycznej budowli Morze Mury Obronne Atlantydy? Czy też jest to efekt natury? Naturalnego tak wytrwania taki... kamienia. Mhm. W taki sposób to stworzyła? Jeden z takich bloków waży 600 ton. Na razie, na mojego pierwszego czuję. Ja bardziej widzę w tym jakieś naturalne pięknięcia natury, ale to jest czysto spekulatywny odruch. Ja Je... też oczywiście nie przekonuję nikogo. To jest tylko właśnie, żeby tu taką, takie pytanie rzucić w eter i żeby popatrzeć, że mamy mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, żyjemy w ciekawym świecie tak. i że interpretacja należy do nas. Tu następne zdjęcia, zobaczcie hmm. Państwo, jaki sposób to jest. To odpada, od, 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 jest to, no, wygląda jakby było sztucznie cięte wręcz, prawda, jest to wszystko pod kątem prostym, także robi to wrażenie. Trzeba by się ludzi, którzy zajmują się w kopalniach, no to jest duże, wiesz, takimi, no, wygląda to niesamowicie, trzeba przyznać, taki rodzaj pęknięcia. Tak wygląda ten teren, także to następne pustkowie w jest tyle właśnie miejsc po zaginionych, wiesz, cywilizacjach czy tego, że to masz rację, ale to wymaga, tu dobrego geologa trzeba by przywołać, żeby tak, bez uprzedzeń oczywiście, bez uprzedzeń, to nie będzie na siebie chciał, chciał nam udowadniać, prawda. A... I teraz tu chciałbym jeszcze przy okazji dodać, bo ja powiedziałem, że, że to Pan Leszek to mi podesłał, że to był filmik z TikToka, ja tu Państwu tego filmiku z TikToka nie, nie pokazuję, ja to miejsce odnalazłem. I w innych, w innych punktach internetu zdjęcia tego miejsca. Porobiłem takie screenshoty po to, żeby Państwu pokazać to otoczenie, i to jest następne kuszące miejsce, żeby się wybrać. Ten, ta fotografia akurat pokazuje, że tam jest jakaś droga, ponieważ te wielkie bloki skalne, które się tam odrywają, to są bloki piaskowca. Mm -hmm. Są właśnie na tym klifie po prawej stronie. Tu może jeszcze jedno zdjęcie klifu, także on jest dość stromy, bardzo efektownie wygląda. I tu, wygląda to, tu jest to miejsce sfotografowane z drona, gdzie widać, gdzie to wszystko pęka. I to wygląda tak, jakby ktoś tam wrzucił 600-tonowe worki cementu, one nabrały wilgoci, no i związały, i tak wyglądają takie poduchy skalne. 600-ton sztuka, także coś takiego. Jeszcze raz przejdę te zdjęcia. Jak to wygląda? Żebyście Państwo sobie mogli jeszcze raz popatrzeć na niektóre ciekawsze elementy. Coś absolutnie niezwykłego. Ja też jestem zdania, że to jest natura, to coś takiego stworzyła, że to nie są mury obronne Atlantyda ani niczego takiego. Ale niemniej jednak, fakt, że tworzy to jakąś geometrię, zwłaszcza tutaj, kiedy patrzymy na to z góry, sprawia wrażenie, że może to być coś, co wykonała bardzo mocno prehistoryczna cywilizacja. Bardzo bym chciał, a te... chciał. <laughs> Przepraszam, a te cywilizacje prehistoryczne. Jak się okazuje, najłatwiejsze są do odkrycia właśnie w Ameryce. Myślę, że coś, co zapełni mój czas do końca mojego tutaj ziemskiego żywota i co mnie nigdy nie znudzi, to, be, to jest badanie tych wszystkich um, kopców ziemnych, które tutaj stworzono w Ameryce. I dziś, dzięki właśnie między innymi tym różnym naukowym urządzeniom, często można zbadać, jak są one stare, ponieważ skoro są usypane z Ziemi, mają w sobie materiał biologiczny. A ten to, w miarę łatwo i, można określić jako I wyobraź sobie, Janusz, że znaleziono już kopce, gdzie, których data usypania to jest 250-300 tysięcy lat przed naszą erą. Wyobrażasz sobie takiego, coś takiego? Przecież to jeszcze Homo sapiens nie ma. No więc jak, kto? Jak się. Kto to był? Poważnie by wzięło, wiesz, te, powiedzmy, no, interpretacje choćby Zecharii Siecina, od kiedy tutaj ta grupa z Nibiru, że tak powiem, trochę tutaj sobie wylądowała, to ona wylądowała nawet, gdzieś mówiło się, 400 tysięcy lat, powiedzmy, od dzisiaj, a dopiero po pewnym czasie, gdzieś 250 tysięcy przed, zaczęła tutaj majstrować z genotypem, wiesz, tych miejscowych różnych czekokształtnych, no i troszkę nam tutaj ten nasz genotyp ponoć tak ułożyli. No tak, ale tu, tu, mamy, tu mamy historię, którą ktoś napisał. A tu że... mamy konkretny dowód. 250 no. ja tysięcy, tylko... 300 tysięcy. 300 tysięcy lat był ktoś, kto świadomie, jest. mając olbrzymią wiedzę inżynieryjną i astronomiczną, bo one wszystkie są ustawione astronomicznie, tak, tak, wiem, co... zbudował coś, co do, czego, do czegoś to służyło. Czyli miał infrastrukturę, miał ludzi, miał wiedzę, wiedział o dużo astronomii i nie był homo sapiens, nie mógł być taki jak my, bo homo sapiens na maksa właśnie sięga około 250 tysięcy lat i to jest, I jest to takie bardzo mocno naciągane, tak, tak. No, aczkolwiek. czyli wie, był to ewentualnie ktoś inny. Wcześniej były inne ludzkie rasy, jak się mówi w różnych przekazach ezoterycznych i jest to bardzo takie, wydaje mi się, ciekawe. Pamiętajmy, że też są takie ślady ludzkie, powiedzmy, z czasów yy, dinozaurów. No jest inna sprawa, kiedy tak naprawdę te dinozaury ostatecznie wyginęły, bo się podaje taką datę typu 65 milionów lat, niektórzy twierdzą, że wcale tak by nie musiało być, ale zostawmy. Natomiast pamiętam Michaela Krymo w Polsce, który właśnie przejął z tą książką Zakazana Echologia, którą napisał z Thomsonem, doktorem Chadem już nie i i pamiętam, pokazywał te zdjęcia i to był taki rozdział cały, dzień, bo to były badania, wiesz, robione przez prawdziwych archeologów i geologów. To nie były jakieś takie sobie wymysły, tak? Tylko one zostały, jak wie, wiecie, za, jak to się zamiatane pod dywan. Krimmo razem z Thompsonem powyciągali te wszystkie smaczki, wiesz, detale z historii nauki, archeologii, prawda, głównie z tego i po prostu zaczęli w książce je pomieścili i mówili, że to są odkrycia, które przecież są wasze, tak? To znaczy to naukowcy odkryli, tylko że się zamietli pod dywan. I tam był ten kazus, wiesz, i ja zauważyłem w telewizorze, muszę Ci powiedzieć, byłem zaskoczony, ale bardzo może to w tym z tych programów takich typu jednak, wiesz, tych starożytni kosmici, powiedzmy, nie pamiętam, że wskazano na stopy ludzkie i na stopy, powiedzmy, jakiegoś tam umownie mówię więc to jest jeden typ, który tak się przyjął. Tych typów jest dużo. I, i było wtedy dosłownie, no, no jak to, no to w tamtych czasach, kiedy żyły dinozaury, żyli również ludzie, no to a propos tego, co mówisz, no. no więc właśnie, więc właśnie. I, i nauka i technologia, która Miała, cały czas nam powtarzają, że ona rozwikła wszelkie nasze wątpliwości. Ona podpiera tego typu i historie, i teorie, i tak jak w tym przypadku pokazuje, że rzeczywiście faktem jest, że zrobiono to tyle lat temu. A więc pytanie jest, kto? Nie my na pewno, nie nasz rodzaj ludzki. I tu przy okazji, jak już mówimy o technologii, jeszcze jedną chciałbym tutaj rzecz pokazać ponieważ następną taką naszym szczytowym osiągnięciem technologii jest sztuczna inteligencja, prawda? I owa sztuczna inteligencja została zaprzęgnięta do wyszukiwania do wyszukiwania geoglifów na płaskowyżu Naska. One są bardzo trudne do dostrzeżenia, w większości przypadków są zniszczone. I sztuczna inteligencja odkryła ponad 300 nowych, nieznanych geoglifów. Maska. Ten przedstawia, możecie mi państwo wierzyć lub nie, tak to podpisano przedstawia orkę z nożem. Przedstawiane są dziwne stwory. O. Tutaj jest następny. Popatrz. To jest mapa. Teraz na przykład tutaj. Gdzieś tam się może przebija. Jakieś elementy czegoś, że jest to jakiś ktoś z piropuszem, z dreadami, albo z czymś z koroną, może. Ale dzięki sztucznej inteligencji można określić, gdzie było coś żłobione, bo te wszystkie geoglify na pustyni Naska są albo żłobione w kamieniu, albo są po prostu tworzone takie ścieżki z usuwanych kamieni na piasku, na takim żwirowym podłożu. Są dwa typy. Także tak to wyglądałoby z samolotu. A tak wygląda, kiedy przyjrzy się temu sztuczna inteligencja i odnajdzie wszystko, co, czego nie odnajdzie ludzkie oko po to, żeby móc określić, jak, do, do którego momentu jest żłobienie, a do, od którego momentu zaczyna się natura. I tu znów mam coś, nie wiadomo co to jest. A to jest coś takiego jak z filmu Arrival. Ta ośmiornica inteligentna, która przybyła na Ziemię z innej planety. Niesamowicie to wygląda. Tu też nie wiadomo, coś jest, ale trudno wyczuć, co to jest. A tu taki stworek, prawie, że minionek, można powiedzieć, jak z kreskówki. Jak z kreskówki. Oczywiście to są uproszczenia tej sztucznej inteligencji, ale ona pokazuje, jak, z czym mamy tutaj do czynienia. Tu mamy następnego, następną dziwną postać. I tutaj już odcyfrowaną przez sztuczną inteligencję. No, tutaj mamy nawet z pojazdem, bo zobacz, tak. tam po prawej stoni, stronie stoi latający spodek. Także. Niesamowite rzeczy, jak nam też pomaga ta sztuczna inteligencja. Bardzo Ci dziękujemy, Chris. O, tutaj też jakiś kurczak. To jest, to jest druga orka z nożem, bo tam były dwie orki z nożem, także to jest kolejna. Fantastycznie, fantastycznie na koniach, zawsze ciekawe, takie wiesz, można yy, powiedzieć, yy, 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 rzeczy, które dotyczą empirii, ale jakże, jakże szokujące tak, i dające tak. dużo do myślenia. I... To, to może jeszcze dwa słowa, jeśli tak, mogę, bo to... wiem, że już kończymy, bo, bo jak już jesteśmy przy tych, bo tu się akurat to wszystko się ze sobą łączy. Czy ktoś nas odwiedził, czy ktoś 300 tysięcy lat coś tu budował, czy ktoś tak jak pustynia naska te wizerunki pokazuje, ktoś tu przybył i te znaki są dla tego kogoś. To, co widzicie, to złote za moimi plecami. Yy, państwo, to jest właśnie panel słoneczny, czyli solarny, czy praktycznie źródło prądu dla teleskopu Webba. I teleskop Webb został na dwa dni wynajęty przez Uniwersytet w Cambridge po to, żeby obejrzeć pewną egzoplanetę. To była to planeta K2-18b. K2-18 jest to yy, karłowata gwiazda, chłodna gwiazda, która ma wokół siebie wiele planet. Jedna z nich, B, Okazuje się, że może nieść na siebie, mieć na sobie życie takie jak na Ziemi i kto wie? Właśnie. Dlatego teraz to opowiadam Państwu, bo być może to są ci, którzy tam widzieliśmy na pustyni naska, właśnie przybyli z tej planety, która jest planetą w większości wodną, która ma mnóstwo pierwiastków i w takich proporcjach jak na Ziemi, ma metan, ma dwutlenek węgla, ma wodór także, także bardzo mocno. Yy, Przypominająca Ziemię i wykryto tam siarczek dimetylu, a siarczek dimetylu tworzą wyłącznie zwierzęta wodne. Czyli to sugeruje z kolei, że jest tam intensywne życie biologiczne. I kto no. wie, może tam w tym wielkim oceanie planety K218B pływa sobie orka z nożem, którą tak pięknie narysowano jest na na rzecz. I już się wycofuje. Jest, dziękuję, ja bardzo, dziękuję bardzo. Że gdyby nie to ja dzisiaj. Tak, było od 21, to bym jeszcze słuchał twoich kapitalnych, tych różnych, wiesz, historii opowieści, opartych o bardzo konkretne jakieś materiały empiryczne, bo to jest wszystko bardzo, takie wiesz, poruszające. E, dziękujemy, przepiędajemy, cały czas nadajesz na Polaraksa. Dopytam jeszcze, czy, bo doszło do, chyba do szóstego odcinka tłumaczenia Elizondo, czy tam coś będziesz jeszcze robił? Tak. W, tym, w tym tygodniu, w tym tygodniu będzie, bo ja miałem ob dużo, dużo obowiązków różnych. Ja osta wiem. Ostatnio, niestety, nie dało się tego hmm. uniknąć. Ale w tym tygodniu wracam. Będę, będę dalej kontynuował tą książkę. Mam też parę następnych, opowiem o nich następnym razem przy naszym następnym spotkaniu za tydzień. Bo tu nowe rzeczy doszły, są cała masa nowych tematów, bardzo mocno też i ufologicznych, także będzie o czym rozmawiać. I... Dziękuję Ci też za te materiały. To okazja, za... żeby się spotkać. Jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję, bardzo dziękuję. naszym widzom. Cześć.